żeby było tak sobie powiększę, jak cycki. Dzień dobry. I sobie włączamy Slimmer Anchor. Dobra, wszystko jest także. Halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Niech się załączy muzyczka z tej śmiesznej gierki. I to będzie bardzo fajne w tle. Okej, okay. Jest. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Halo, czy jest tu czat? Moment, ja se włączę, żeby wszyscy se mogli pisać teraz. Halo, dzień dobry czat, czy są tu wszyscy? Cześć, halo, witamy. Czy jest, są tu jacyś ludzie? Czy nie ma ludzi? Bo ja bym chciał wiedzieć. Halo, halo, dzień dobry, tyle ludzi. Piszą wszyscy, hej, dzień dobry. Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. Słuchajcie, oto ja wam podrzucam. Dzień dobry, cześć, witam, witam, witam. Oto ja wam podrzucam link. Link jest taki. I tu jest prośba, żeby wejść i żeby tutaj dać, zostawić lajka, żeby udostępnić. I zaraz zobaczymy, kto będzie takim dobrym człowiekiem, żeby coś takiego zrobić. Moment, gdzie tu jest? O, coś. Bitrate se spada. Bitrate, ale ja to biorę na klatę. Żaden problem. Dobra, dodaj przechwytywanie okna. Teraz w takim razie. I niech to będzie sobie to. I niech to będzie sobie tak. Wybierz region. I niech to będzie sobie tak. I sobie zobaczmy, co my tu mamy. Kto udostępnił, kto pomógł, kto rozerwał, kto zrobił różne rzeczy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Co tu się dzieje? Zaczynamy livestream i zobaczmy, kto tutaj polubił i jakoś pomógł. Wyłączę se czat, albo dobra, nie muszę. 58 udostępnień. Co się zadziało? Gotika nie mam pobranego jeszcze, więc dzisiaj nie zagramy. Kto udostępnił posta? Łukasz Pawlik. Dziękuję ci, dobry człowieku. O, ja się tu pracuję w Moskwie, Łukasz. Jak widzimy. I jest tutaj takim oto zabawnym człowiekiem i lubi brać pałeczki do rączki. Pracuje w Moskwie. I to całkiem miły gest z jego strony. Bartosz Paszkowski. O, ale śmiesznego ma Bobaska sobie tutaj na zdjęciu w tle uśmiechniętego. Kacper Zettler, witam cię i doceniam twój elegancki styl. Dorian Lecyk, kup se piecyk. A tutaj widzę, że kolega trochę taki JP jest delikatnie, on sobie lubi dealować. To niedobrze, to nie polecam cię jedynie. Wiktor Brown, to pracuje na YouTubie. To dziękuję i poproszę więcej pieniążków z reklam. Eliza, to Beethoven dla ciebie pisał, nie wiem czy wiesz. Liza Gabrysia Pisarek, Lila Gabrysia Pisarek, dziękuję, ale jesteś z Radomia, to trochę przykre. Dawid Sawkiewicz, dziękuję bardzo, szkoła podstawowa. Jakub Stołowski, fantastyczny z ciebie człowiek. Eliza, to znowu ty. Ali Wiwilisia. Co to jest na zdjęciu w tle? To wygląda jak niebo. Jesteś tym co jesz, jedz pizzę, wszyscy kochają pizzę. Ej, jesteś jakąś najlepszą dziewczyną na świecie. I masz pyszną pizzę na zdjęciu w tle. To dobrze o tobie świadczy generalnie, koleżanko. Bardzo dziękuję serdecznie. Zobaczmy sobie jeszcze raz F5. Co tutaj się zadarzy? Ile osób zalajkuje? Ile osób pomoże? Zaczynamy. 255 udostępni. Co się narobiło? Co to za śmiechy tam? To jest S-far. Głupie ryje. I nagra, dziękuję. Marcin Karabiniewicz. Tylko do mnie nie strzelaj, hehe. Kuba Matusiak. Maciej wpisane. Wyżej ja coś źle czytam. Dawid Socha. Gabrysia Majtyka. Kasia Dresiarz. Jakub Zdolski, masz małego. To dziękuję za komplement. Mam i ale... Co za zdjęcie w tle tu z pieskiem? Anastazja Walter. To rozwiązuje zagadki. Tu są ja. Ochotnicy do kontrowersyjnego obozu. Co za zło. Tu jestem z pieskiem, tu jestem w czapce. Różnie jestem. Tu jest kolega sobie. Tu jest Osnaks, nawet lajkuje. Czy to Pascha? To Pascha. To święta Pascha jest. No, Pascha tutaj nawet lajkuje. Wyrosłeś. O, proszę bardzo, komplement mu kolega nawet napisał. Bardzo dziękuję serdecznie za pomoc w takim razie. Moi kochani, słuchajcie,
Pogramy sobie chwilę w tego Slime Ranchera. Zobaczymy generalnie jak to wyjdzie. Ten gif, jak jestem przestraszony. Zajebiste. Pogramy sobie chwilę w Slime Ranchera. Zobaczymy generalnie jak tam będziemy grać, co się będzie działo. I w ogóle przypominam, za 10 subów gramy w horror, czyli najpewniej będzie to SCP Containment Breach. Na razie subskrybent jest jeden, to oznacza, że jeszcze 9 osób zasubskrybuje. To znaczy, że o właśnie, witamy w kolonii. Tak, dzień dobry, jojo Goro, kurwa, łapię cię za jaja jak Goro. Witam cię bardzo serdecznie w kolonii i zapraszam do jednego z obozów. Właśnie jeszcze 8 wac i to będzie oznaczało, że gramy wtedy w SCP Containment Breach. Generalnie szczamy po gaciach, bo gramy w horrory i będę musiał się po nocy... O nie, Jokeraśny, dzień dobry. Bang! Dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, Jokeraśny, witam cię w kolonii i mam nadzieję, że będziesz bawił się iście szampańsko. Może być Outlast, jeżeli go pobiorę, to jest też do przekminie. Ja wam zrobię ankietę, w co sobie zagramy, okej? Okay? Tak sobie ten, więc jeszcze 7 ludzików pozostaje do horroru. To może być tak, że ja nie zdążę w Slime Ranchera odpalić, nie? Znaczy on jest odpalony już w ten sposób, o, więc tu sobie będziemy w niego grać. Zapraszam także do dotacji. 30 subów oznacza horror znowu i planowo stream dzisiaj gdzieś tak do północy, normalne gry, a od północy najprawdopodobniej ponagrywamy sobie Darkest Dungeon, więc jeżeli ktoś chce na zapas znać i wiedzieć sorki, to zapraszam. Witam 5000 osób, witam bardzo. O Jezus, odbija mi się browar. Witam. Czy SCP będzie też na YouTube'a? Tak, będę. Będę przedłużał. Także ja jeszcze oczywiście zrobię tylko szybko, pokażę, gdzie tu można subskrybować, gdzie tu co się klika, żebyście sobie widzieli. Hitbox, live it up, w ten sposób. A masz to na tego, na konsolę? Nie. Czemu to nie wykrywa? Proszę pokazać. Wezmę shotgun. Nie działa, okno jest zminimalizowane. Nie jest, jest kliknięte. Bałem się kupić. Co za głupstwo? Dobra, poczekajcie, jeszcze raz. Powiększyło mi napisy. A ja chciałem wam pokazać tylko jeszcze na hitboxie, gdzie dzieli, gdzie się subskrybuje, gdzie się co klika. Przechwytywanie okna. Hitbox, ja wiem, że znowu to samo, ale może część osób jest nowych i jeszcze może nie widziała. Proszę bardzo, zobaczcie sobie w ten sposób. W ten sposób, jak sobie jesteście na stronie, tutaj sobie klikacie to serduszko, możecie zafollowować, wtedy będziecie dostawać mailem powiadomienie. To jest subskrypcja, ona powoduje, że dostajecie emotki, możecie pisać na czacie. Teraz też robimy tak, że horrorki gramy co ileś subskrypcji. Za darmo kartę podarunkową dostajecie od G2A. Tutaj możecie dotować, tutaj macie linki, tutaj macie regulamin. Teraz tak już bardzo, bardzo szybciutko tylko to napisałem, żeby po prostu nie przedłużać. My przechodzimy na Slime Ranchera. A przy 10 subach lecimy na horror, więc ja tutaj dam taki tekst. 10 subów równa się horror. To taką emotkę dam. Tutaj niech to będzie pogrubiona, acz mniejsza. 32 na przykład. I delikatne obramowanko sobie damy z widocznością 80%. W ten sposób. I żeby to było wiadomo, sobie wrzucę tutaj. Niech ten napis będzie sobie żółty, żeby był widoczny. Bardzo ładnie. I w ten sposób, tak mi się wydaje, że możemy sobie rozpoczynać. To jest to. To jest giera. Alert do subów jest potrzebny. Dobra. W ten sposób i zaczynajmy, słuchajcie, w takim razie. Slime Rancher, oddalę tylko kamerkę jeszcze. Bo jestem tutaj zdecydowanie za blisko na niej i to jest bez sensu troszeczkę. W ten sposób. Ona jest pod Darkest Dungeon zrobiona. Witamy w kolonii. Dzień dobry, Przemek 259. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w naszej hajsowniczej kolonii. Mam nadzieję, że będziesz bawił się zaiste przeszampańsko. Przeszampańsko. Dobra, kontraścik delikatnie zwiększymy jeszcze. No i spoko, tak powinno być. Delikatnie rozmyty jestem na tej kamerce. Nie macie takiego wrażenia? Że jestem trochę rozmyty, moment, powiększę ją. Tak generalnie, o, dzień dobry, tam wszystko widać. Papiury i krówkę Mumu i Jasia. Dobra, zrobimy sobie w ten sposób. I damy to nad ostatniego donata, żeby on wychodził spode mnie. O, i tak będzie całkiem zajebiście. Powiedzcie mi tylko, tak, to oznacza, że jeszcze 6 osób pozostało do horroru. Powiedzcie mi proszę, czy dobrze mnie słychać na tle gry? Czy jestem dobrze słyszalny w ogóle? Okej, okay, tu są ślimy. Tu sobie zaczęliśmy stawiać... Co chcemy szklarnię postawić.
Ale nie mam pieniądzów jeszcze na to. Co wy kurwy uciekacie? A bo jak za dużo wjebałem tam. Tak, bo generalnie na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że zbieramy różowe kupy wystrane przez różowe ślimy. I teraz te ślimy, one jedzą różne rzeczy. Jedzą dzieci, jedzą inne ślimy, jeżeli się biją z nimi, jedzą marchewki, jedzą stworki, jedzą skrzydełka, różne rzeczy jedzą, które im damy. I jaki my im damy, to żeby sobie zjadły, to one potem robią kupę. I za tę kupę my sobie możemy dostawać pieniądze. I teraz jak mamy dostatecznie dużo pieniędzy, to my sobie możemy kupować nowe zagrody, farmy, dużo rzeczy sobie możemy kupować. Tu jest kulka kolcowa, ona bije nas i my nie lubimy tego, że ona nas bije. I dostaliśmy nowego ślima, ale sobie go wyrzucimy na razie. A tu są kurczaki i kurczaki są ważne, bo jak kurczaki zbieramy, to potem my ze ślimów mamy ku... O, i on se zjadł i on se urósł ślim, bo se zjadł kupę. No nie? Więc one też czasem kupy sobie lubią tak zjadać w ten sposób. Ta gra jest męska, to prawda. I właśnie to jest ważne, żeby ślimom było dobrze, żeby one czuły się kochane u nas na farmie i żeby takie złe dyńki ich nie gryzły. Musimy uciekać przed takimi dyńkami, bo one zabijają ślimy i to nie jest fajne w ogóle. Jeden ślim plus 10 do testosteronu. Tak, generalnie w tej grze właśnie staramy się tak walczyć o naszą męskość, zobaczyć co tutaj się dzieje i my się tutaj rozejrzymy, bo są różne rodzaje, to jest ślim kot. I on się przewraca i jest leniwy generalnie. Ale tutaj dynki zabijają ślimy i to już jest niedobre, nie? Więc trzeba uciekać. No i marchewę wyjebało do wody. I nie podoba nam się, nie? O nie, to jest dynia. Proszę, wystrzelimy ją. Tu jest ślim kot, znowu. Witamy w kolonii! Bang! Dzień dobry, Lidas, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. W Hajsowniczej Kolonii zapraszam cię na rancho do ślimów. Masz wybór, możesz dołączyć do obozu śmiesznych ludzi, nieśmiesznych. Kontrowersyjnych, ciekawych, interesujących, wesołych. Chwileczkę, bo dotacje nie działają. 5 złotych odgłosek. Witam cię Tomku, PS, zajebista gra XD. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Przerestartuję tego streamtip alertera, bo on standardowo lubi się psuć. To jest największy horror. Przywitajmy Lidasa pięściami na czacie. W takim razie, żeby było mu wesoło. Żeby wiedział, że jest mile widziany w kolonii. Jeszcze 5 osób do horroru. Mam nadzieję, że nie będziecie zbyt dużo subskrybować. Dobra, przejdźmy się tutaj po tej kładce i zobaczmy, co my tu mamy. Tam już byłem i tam ślimowego klucza potrzebujemy. I ślimowy klucz ja sobie w taki sposób, że jak go zbierzemy, to możemy sobie wejść do kopalni. A tu już się skończyło. Dobra. I to nie jest właśnie o ślimy trzeba dbać. Trzeba im kupować dużo jedzenia, im trzeba przynosić, żeby one kupę robiły i będziemy wtedy mieć pieniędzy dużo. Jak będziemy mieć już dużo pieniędzy, to takie ślimy, na przykład możemy se inne ślimy przyprowadzać. A tu jest wesoły, ale on je tylko mięso i mnie zassał prawie do buzi, bo on se pomyślał, że ja jestem takim mięskiem dla niego troszeczkę. Ale już żeśmy się uratowali. To jest jakaś dyniowa ektoplazma, to nas to nie interesi. Tutaj się gryzą i biją generalnie, ale jest tu też trochę kupy. Więc ile jej jest, to sobie pozbieramy. Bo z niej jej możemy traktować jak pieniądze. Wtedy nie moglibyśmy powypierdalać do wody. Zmienić dźwięk top dotacji pod horror. Można zmienić. W Minecrafcie też były ślimy, Gimper gra w Minecraft. A tutaj takie widzę niektórzy hejterzy. Już się obudzili Minecraftowi i próbują umniejszyć ślimom. Ale my się nie zgadzamy na to, bo ślimy są kochane, są dobre i nie wolno im niemiłych rzeczy mówić, nie? Bo na przykład przestaną kupę robić i my nie będziemy mieć pieniądzów wtedy. To nie życzę sobie, żebyście tak mówili. Dobra, zbierzemy se tego łebka, zajebiście. Tutaj są jakieś ten, ale nie mamy już miejsca. Te dynki tutaj wpierdalają ślimy. On zjadł ślima! O ty kuju! On nie bije, trzeba będzie ich do wody powyrzucać. Uciekam, bo tu się masakra na ślimach dzieje. Ewidentnie nie podoba nam się to, także spierdalamy. Po prostu jak najdalej. No i teraz celem gry jest, nie wiem jaki jest cel gry w sumie, ale tu jest duży ślim. Ja się zeskoczę tu do niego i zaraz zobaczymy se, czy to nie może jest ślimowy król. Może on nam pomoże troszeczkę. Waciakowski, dostajesz pierwsze ostrzeżenie za przeklejanie tutaj memów z czatu. Ja proszę moderatorów, żeby patrzyli na takie... O nie, wystrzeliłem coś przez przypadek. Tu są owocki. I tu jest duży ślim.
Pink Gordo, Diet Everything, Cyny Game. Jest za duży, żeby go zassać. Można by, nawet nie da się go przeturlać. Nic się nie da z nim zrobić generalnie. To jest król ślimów. On jest silny duchem i jego nie wolno nic mu ruszyć, bo jego się nie da ruszyć, bo jest za gruby. On tam tylko siedzi i sobie je. I on sobie je całymi dniami i się nie chodzi na siłownię i jest tłustym klockiem jak mandzio. Jest królem wszystkich ślimów. I tak się zdarza czasami, że można do niego pójść sobie na audiencję i porozmawiać sobie z nim i on powie: mniam, mniam, znowu dzisiaj wpierdalałem dużo mięsa. A ja powiem: a ślimowy królu, a dlaczego ty tyle jesz? A on powie: bo mnie fit pasterz nie chciał dorwać na siłownię. Dzień dobry, to są kotki ślimy. A one też plinkporty zostawiają, dobrze, to spierdalaj. I plinkporty sobie też pozbieramy. Kurwo psie, no zejdź mi z drogi. Jak zbieram gówno twoje, które wysrałeś, bo muszę pieniądze mieć z twojego gówna, ślimie kurwo pedale. Więc proszę tutaj tak nie fikać sobie, bo zaraz zajmiemy się tobą inaczej i pójdziesz do króla ślimów i sobie porozmawiam z tobą, król ślimów. On ci powie na przykład: ty niedobry, huncwocie, ci powie... Twoją starą mam. Dzień dobry, dziękuję. 5 zł od pysi, za podajnet. Wysyłam jeszcze raz, może tym razem się uda. Nie jest to idealne, ale może się spodobać. Jeśli tak, to z chęcią mogę zrobić jeszcze inne postacie. Ło! Nathaniel Działowy. Moment, ja wam pokażę, żebyście se zobaczyli. Czekaj tak chwilę. Przechwytywanie okna. To se włączymy. Możesz wyświetlić. Wyświetla się. Zobaczcie, jest Tomasz Działowy. I on tu ma na pieniądze wszystkie. Taki no nawet względnie wyszedł. Jest, proszę, Nathaniel Działowy. Nathaniel za mało przystojny moim zdaniem. Jest Tatek Impera, również śmieszny. Ale Tatek Impera przypakowany powinien być. Spoczko, ale zobaczymy jeszcze co z tymi simsami, czy co będziemy robić. Na razie wracamy do ślimów, bo trzeba nakrzykać na nich. Bo ja mówię: panie ślimie, gdzie są kupy wszystkie? Witamy w kolonii! Bang! Dzień dobry, Relik, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. W hajsowniczej kolonii jesteś już 6. osobą. O nie, to kupa. Jesteś już 6. osobą dzisiaj. To oznacza, że może jakąś farmę mogę im postawić. Aha, bo tu już ja mogę warzywa sadzić, dobra. To muszę znaleźć jakieś. A tu może farmę. Witamy w kolonii. Bang! Dzień dobry, ślimak niewierny, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolonii. 8 subów dzisiaj, oznacza, że jeszcze 2 i gramy w SCP Containment Breach. Stety, niestety, ale witam cię bardzo, bardzo serdecznie, ślimaku. Coral, happy slime makes for a happy roacher. Garden, taste of food co-op. Keeping chickens in their place prevents the uprising. Żeby kurczaki się nie zbuntowały. You can take it with you when you go, so put into storage. Don't need it, burn it, incinerator. Dobra, to co-op zrobimy, żeby tutaj chickeny postawić. I teraz możemy... Kurki będą jajka sadzić teraz. Tylko czy my kurkom też musimy jedzenie chyba dawać. Kurde bele. High walls. Spring grass. Hens will produce eggs twice as fast. Vitaminizer. A, one se dziubią tutaj trawkę i se będą jaja składać. Zajebiście, dobra. To idziemy zbierać kolejne w takim razie. Spróbujmy jakichś niepełnosprawnych zebrać, w sensie warzywa. I na farmie je zasadzimy dla ślimów, dobra, to oczywiście pieniążki. I spróbujmy może zebrać teraz jakieś ślimy innego typu, żebyśmy sobie rozwinęli troszeczkę farmę. Bo tak, te różowe są niby spoko, ale w sumie chuj z nich, bo one tylko tę najsłabszą kupę dają, nie? O, wyjebało mu w głupi ryj. Karotki! 4, dobra. I sobie zaraz zasadzimy. Tu gdzieś jeszcze są karotki. Trawa! Kulczaczek! Bierzemy. Tutaj gównianko. O, dobrze wyciągnięte małe, kurwa, pomarańczowe skurwysyny. Pięknie, z ziemi wyciągnięte. Rozglądamy się jeszcze za karotki, bo trzeba im jedzonko. Zapomniałeś o... O, co, ślim gdzieś tu wyszedł mi z pupy. Dzień dobry. Chuju. O! Spierdalaj! Kogut zapłodniacz. Nie mamy koguta do kurek, faktycznie. 5 zł od skado, pozdrawiam Gimpera i stream. Najzajebistsza muzyczka na świecie ever. Czy nie jest za cicho w ogóle Slime Rancher? Nie jest za cicho ten soundtrack z niego? Może trochę głośniej ja to dam, co? Tak nie jest lepiej? Teraz głośnościowo? Dajcie znać, proszę.
Jak to głośnościowo wygląda? Czy jest teraz dobrze, za cicho, za głośno? Slime Cancer. Co to za zajebista muzyczka? O, Gimson 1, podrzuciłeś mój album. Dziękuję, pozdrawiam cię. To se lata ten ślim. Co on tu robi najlepszego? Dzień dobry wszystkim, jest dobrze. A teraz jest... Kura! Kura! Więcej kur! Dobra. Kurczaki! Teraz też jest okej. Tu jest soundtrack. No właśnie taka muzyczka chciałbym, żeby delikatna leciała. Tu są warzywka jakieś. Dobra, to co my byśmy zrobili? Gdzie ty kurwo robisz, mała? Dobra, wróćmy się. Polecimy, zasadzimy te karotki. Pierdolimy kurczaki. I kurczaczki małe też wrzucimy. Jeszcze jeden sub, czy jeszcze dwóch? Jeszcze dwóch póki co. Dobra. Tu se poleciał ten ziomeczek. Tomuś, nie kury, tylko kogut. A nie widziałem żadnego koguciora tam, no. Dobra, to zaraz koguta poszukamy też, spoko. Dobra, karotki pozbierajmy. Kubki tak samo. To zaraz zobaczymy, ja się muszę naumieć też tej gry. To nie jest takie proste, jak wy sobie myślicie wszyscy. Że to tak już i ja będę wiedział wszystko. Nie będę wiedział. No i co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kurek. Proszę się ruchać. I kurczaczki. Ćwir, ćwir. I wy duże kurczaczki z nich zróbcie, proszę. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie. I teraz tak. A, to jedną posadziłem. Co godzinę tu jest? Pojebało tu kogoś, jak ja to mogę przyspieszyć? Twice as fast. To co 30 minut i tak. Odbijają się już. Witamy w kolonii. Pau, Nandi, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jesteś 9. subem dzisiaj. No ale to tylko... To co 70 minut, marchewy? Kurwy psy. To mało. Rzadko, w sensie. Dobra, dostawiamy tu jeszcze jeden garden w takim razie. I jeszcze jeden. Żeby więcej było tych marchew. No dobra, to my musimy zabrać jakieś lepsze ślimy. Musisz mieć przynajmniej dwa koguty, żeby była produkcja. Tak, jeszcze jeden. Jeszcze jeden sub i... jeszcze jeden sub i... I co? I horror. SCP Containment Breach. Zdechła się muzyka. To za kogutkiem patrzymy. Tu se srają, dobra. Dobra, rozglądajmy się za koguciorem w takim razie. Przedłużyłem suba, jak nie było live'a. Chcę być znowu powitany. Maciej Napletowicz. Bang, witam cię w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. Gdzie tu, może tu będzie kogucior jakiś? Kogut! Witamy w kolonii! Bang! Witam bardzo, bardzo serdecznie, wilgotne majtki. No i to oznacza oczywiście, że jesteś 10. subem i zaraz zaczynamy horror, zaraz gramy w Containment Breach Outlast. Witamy w kolonii! Bang! Majherino, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Outlast, chyba że chcecie Outlasta. W końcu ankieta. Tak, zrobimy ankietę, słuchajcie. Dobra, to zrobimy tak. Dawajcie propozycje w takim razie. Na czacie dawajcie, to ja będę dorzucał do ankiety. Jaki horror? SCP Containment Breach. To rozwinięte w nawiasie. Outlast, ale Outlasta nie mam pobranego. Musiałbym pobrać. Biblioteka. Outlast. A nie, mam pobranego Outlasta. To można by Outlasta zrobić. Co powiesz o Soma? Dobra, wpiszę Soma. Amnesia. Może być jakiś Slender. Może być FNAF, jakbyście chcieli któryś. Outlast bo SCP. Gimperma na YouTube, ale inne SCP. Containment Breach mi chodzi. Soma, Soma, ktoś proponuje, ktoś FNAFa. FNAF, Spooky House of Jumpscares, dobra. Spooky House of Jumpscares. I'm scared. Outlasta każdy nagrywał. No wiem, zdaję sobie sprawę. Cry of Fear. Liars of Fear. Witch House. Dobra, więcej nie mogę propozycji dodać.
To zróbmy tak, ja daję w takim razie na Facebooka jeszcze info, że będzie trwała ankieta na to, w jaki horror gramy. I zaraz wam podlinkuję posta, żeby go troszeczkę podbić, żeby więcej osób weszło, to sobie pogłosujemy na to, w jaki horrorek gramy. Horror, o tak wpiszę, grafika i wstawimy sobie na fanpage. Jakąś straszną minę chcę sobie wstawić na fanpage'a. Dobra, to sobie wpierdolę, bo to jest straszne. Zapisz grafikę jako Gimper. Zdjęcie, film, prześlij. Zapraszajcie znajomych, dawajcie na te horrory, kurwa. To przynajmniej będę wiedział, że nie dremordy na darmo, nie? Że przynajmniej ktoś wejdzie i to zobaczy. Gdzie to zapisał mi ten obrazek, co ja pobrałem przed chwilą? Tutaj jest, dobra. Co za zło? SCP. John Cena i Rock. Głosujemy, w jaki horror gramy. Wbijajcie na stream. Na hitboxie, dwukropek D. Link w opisie. A teraz proszę się ruchać. http://hitbox.tv/gimper. Proszę bardzo, ja sobie wrzucam na fanpaga. Ja bym bardzo, bardzo ładnie... Ej, to ja nagram od razu zapowiedź na YouTube'a. Żeby może ludziksy wbijały. Co, że horrory gramy. No, ja sobie nagram zapowiedź na YouTube'a taką, to moment. Dam tutaj. Na Slime Rancherze może być. Tak czy nie? Dam sobie taką na kamerkę dużą. Dodaj scenę. W sumie to gdzie ankieta? A, już wrzucam, dobra. Start. Poszła. Ankieta, dodaj urządzenie do przechwytywania wideo. Duże sobie dam, żeby było. Moment, a ja mam pomysł, jak to zrobić. Dam tak. Horror Corridor. Horror Corridor. No, a my się zaraz na YouTube'a nagramy. Wy zagłosujcie na razie. Horror Corridor jest... Uuu, takie psychiatryki są zajebiste. O kurwa, ale to zaraz w tłop pierdolę. Za siebie. To będzie kocur. Tylko będę musiał teraz przerobić co... A to zaraz przerobimy, ale wam pokażę kurwa, co my zrobimy. Ale my zrobimy kurwa trailery. Witamy w kolonii! Wow, i Tataki Masu 666, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolonii. Szybko ta plansza, żeby zobaczyli twoją ksywkę. Witam cię w kolonii, mam nadzieję, że dołączysz do obozu śmiesznych i strasznych ludzi. Dobra, zrobimy sobie tak. Teraz robimy tak. Mnie sobie tutaj wyśrodkujemy na tej kamerce. W ten sposób, żeby nagrać zapowiedź. Tak damy, żeby tylko zielone elementy były. Żeby nie było tu, broń Boże, tej biblioteki. W ten sposób. Oddalimy troszeczkę. Tak zrobimy. Teraz musimy tak. Musimy obraz zrobić, żeby był on taki, żeby to pasowało do tej sceny, która jest tam w tle. Więc teraz tak, zrobimy go tak zciemnionego. Dokontrastujemy bardziej. O, w ten sposób będzie kozak. I teraz tak, teraz to wykluczujemy sobie. Tak. 120, 150, a tam jest za ciemno teraz, nie? Delikatnie, ale to spokojnie, damy sobie 180, tutaj 150, sobie damy 100. Tylko muzykę, czemu ucho Jasia tutaj jest moment? Spierdalaj. Ty, mordo. Ej, ale to kozacko wygląda, nie? Jakbym faktycznie tutaj był. Zajebiste. O yeah, kurwa, moment. Bang, 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 50 zł, Paweł Borkowski. Tomeczku, dziękujemy z Rocker Soul za mega promocję ostatnio. Stawiamy flaszkę, może puścić jeszcze raz nasze demo. Później na pewno, ale to za chwilę. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Widać Jasia, dobra, teraz nie widać. Tak się rozczochram. Daj mi ketchup. Ale trailer,
Dobra. Slime Ranchera sobie wyciszymy. Damy sobie jakiś scary music. Spoko luz. Spoko luz. Jakaś scary music, żeby była. Co to jest? Powiedzcie mi teraz, czy mnie dobrze słychać w ten sposób. Nie, jest chujowe. Musi być jakiś ambient taki. To jest chujowe strasznie. Scary background. Ambient, coś takiego, no. Jakby zrobić? Uuu, tak. To jest kurwa mocarz. Powiedzcie mi teraz, czy mnie dobrze słychać, ale jednocześnie tak, żeby było słychać te odgłosy z tła, które są też mocarne. Jestem wyraźnie na tle tego, ale to też jest słyszalne. Powiedzcie mi teraz. Dobrze? Jest okej? Jest okej? Kiedy mówię takim głosem? Nie będę koszulki ciął. Już bez przesady. Za cicho to. Jest okej. Odgłosy trochę za cicho, dobra? Tył średni. Odgłosy lekko głośniej. Dobra, a teraz? Teraz okej? Okej? Cicho, głośniej muzykę? Dobra? Okej, lecimy zapalić w takim razie. Dobra, uwaga. Tylko żeby teraz nie szły żadne dotacje, bo to mi zepsuje nagranie całe. Wyjeb krzesło. Otłucz okulary dla klimatu. Kurwa, dzięki. Nie mam jak krzesło. Nie wyjebie krzesła, sorry. Fotel psuje atmosferę. Kurwa, moment. Ja mogę go... Nie musiałbym... Dobra, moment, to czekaj. Kurwa, ciężki nie ma. Kurwy syny psy. A tam się green screen nie kończy? Kurwa, kończy się, dobra, muszę kucnąć w takim razie. Dobra, muszę tak nad tym być. Tak mogę być. Okej? Okay? Zajebiste. Wywal krzesło. Kurwa, kocur. Tylko żebym się nie ruszał za bardzo, bo wtedy widać green screena, nie? Muszę być tylko tak, w ten sposób. Dobra? Ojeb się na łyso. Fajnie, kochani. Super widzowie. Dobra, idealnie. Zajebiście. Dobra, to że 3, 4. Są tu! Ja! Nie, czekajcie, kluczuje mi okulary. Muszę delikatnie poprawić, bo mi kluczuje okulary. Potnij się dla klimatu, kochani widzowie. No, kluczuje mi okulary. No, ale jak są przekrzywione, to jest dobre. Dobra, to muszę je trzymać w dół głowę. Pamiętaj, żeby jej nie podnosić za bardzo, bo to psuje delikatnie tutaj. Dobra? Dobra? Jeszcze raz. 3, 4. Są tu! Oni... Są tutaj! Oni tu są. Nie, chujowe to było jeszcze raz. Spokojnie zrobimy to. Weź się zwiąż, będzie fajnie. Jeszcze raz cicho, mordo. Są tu. Otoczyli nas. Nie ma już dokąd uciekać, ale ja próbowałem walczyć jako ostatni i tak skończyłem. Możesz mnie uratować. Jeszcze teraz
Widzowie na streamie zmusili mnie, żebym grał w horror! Ale możesz jeszcze wejść. Możesz zagłosować. To cały czas trwa. Hitbox.tv/Gimper. Ja jestem tu. Jeszcze żywy. I dopiero będę próbował grać ten horror. Zrób to. Zanim skończę. Jak pozostali. Proszę wejść tu. Stream. Do północy. Proszę. Błagam. Filip 180200. Bang! Witamy w kolonii bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, moment, muszę się ogarnąć. Zmyję seryj. Zostawiam was, jak ktoś wejdzie na stream, to przynajmniej będzie miał śmieszną niespodziankę. A Oscar wędruje do, na pewno nie Leonardo DiCaprio. To jest kurwa charakteryzacja. No make-up. Jeszcze trochę mam? Mogę podać? Zabiję was. Fitpass też mam nadzieję, że to oglądasz. O kur, ale mi bica wyjebało w przenoszeniu. Tak się robi hip-hop, kurwy syn. Zjebałeś chuj, green screen widać. Ale na tym polega śmieszność tego, że tam... Moment, jest, muszę obejrzeć. Michał 1337, bang! Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w hajsowniczej kolonii. Ale ten ambient horrorowy jest zajebisty. Dobra, moment, teraz tak. Ja sobie muszę ogarnąć kamerkę. Zacznijmy od tego. Zacznijmy sobie od ogarnięcia kamerki. Bo ona została przyciemniona mega, żeby to tam pasowało. Jasność dam z powrotem, kontrast trochę zmniejszę. Tak jest chyba spoko już, nie? Tak, tak mniej więcej było. Z tego co pamiętam tam. Mniej więcej, więc tu sobie już możemy wrócić. O, dobra, i tu już jestem zajebiście. Teraz zrobimy sobie tak, tu sobie zrobimy taki napis, że zaraz horrory. 30 subów, next horror. I teraz tak, moment, ja sobie to muszę wrzucić na YouTube'a. Trzeba będzie tam pod... moment, ja to muszę obejrzeć, nie? Pokażę wam też, jak to wyszło. Minuta 16. No Jezus, tu... moment. Kiedy tata wróci z wywiadówki. Zajebiste. Moment, ja to muszę pokazać. A tu muszę i tak przyciąć zaraz, bo wam pokażę dlaczego. Już wam pokażę dlaczego to trzeba przyciąć. Moment, odpalę to w innym playerze, żeby móc wam wrzucić na ekran. Zajebiste. Zajebiste kurwa. Moment, dodam, puszczę coś w tle, żeby sobie tam leciało. Albo dobra, nie musi. Dodaj, przechwytywanie okna i niech to będzie FLV, tak? To będzie to? Nie. Właściwości. Nagranie 353 FLV. Są tu. Otoczyli nas. Nie ma już dokąd uciekać. Ja próbowałem walczyć. Jako ostatni. I tak skończyłem. Możesz mnie uratować. Jeszcze teraz widzowie na streamie zmusili mnie, żebym grał w horror. Ale możesz jeszcze wejść. Możesz zagłosować. To cały czas trwa. Hitbox.tv/Gimper. Ja jestem tu. Jeszcze żywy. I dopiero będę próbował grać ten horror. Zrób to. Zanim skończę. Jak pozostali. Proszę wejść. Stream. Do północy.
Zajebiste, ja pierdolę. Ej, nie jestem takim najgorszym aktorem, tylko muszę to przyciąć, bo tam na początku widać, jak ręką sięgam, żeby to wziąć. A potem na koniec widać, jak ja to wyłączam, więc moment, ja muszę tylko odpalić w Premake Convertera, żeby to przyciąć. Ja to pierdalam na YouTube i na Faceboka zaraz, bo to tam sobie, jo, ale to kozak wyszło, chuj, ale się jaram, nie? Albo dobra, chuj, nawet nie przycinam, nie? Tylko wpierdalam jak jest. Publiczny na YouTube. To twoją starą mamę. 5 zł. Saszan z hajsów. Oglądam streama z mamą, pozdrawiamy. Pozdrawiam twoją mamę. Dobrze, że pozwala ci oglądać takich dobrych ludzi jak ja. Tomku, błagam, tylko nie odlask, tego oglądam na YouTube oraz nie są straszny tak bardzo jak inne horrory z ankiety. Najlepiej widzi mi się SCP. No zaraz zobaczymy, nawet nie patrzyłem na wyniki. Patrzę, może jeżeli... Bo menu start mi się zawiesiło. Jak mi się odwiesi menu start, to będziemy, to ja będę w stanie odpalić sobie... Co to jest? Jaki ładny Nathaniel z ciałem Tarzana. Jaka szczęść Tarzaniel. Moment, w złym miejscu dodałem. Dodajcie mi otuchy. Jeszcze do północy na hitbox.tv/gimper, nie? Gimper stream, zapowiedź, horror. Witamy w kolonii! Bang! Witam cię bardzo serdecznie, Zbigniew Stonoga. Moment, pokażę, tak? Zbigniew Stonoga zasubskrybował. Witam cię. Witam cię bardzo serdecznie. Widzu, subskrybencie, dzisiaj numer 16. Ło, co się stało? Globalne zarabianie. Jak to nie można dodać reklamy do filmu? Normalnie jest wszystko. O, zapisało se, dobra. O. Są tu. Otoczyli nas. Nie ma już dokąd uciekać, ale... Ja próbowałem walczyć. Co za wrednia. Korzu mi gracie, nie chcę, dajcie mi otuchy jeszcze do północy na hitbox.tv/gimper. Dobra, i wpierdolę to też tu. Enter. Hitbox. Ja to muszę jeszcze raz obejrzeć, nie? Bo to jest kurwa mistrzostwo świata. Witamy Zbigniewa Stonogę. Bardzo serdecznie. Proszę bardzo, link. Raz jeszcze dla was. Wrzucam sobie ten. I sobie moment, ja wam dam pokazywanie obrazu w ten sposób. Okej, okay, to jest tak zajebiste po prostu, kurwa mać. Ile żeście najebali? 500 lajków najebali. Skurwa, tak mi się to podoba ten film po prostu, nie? 720p60. Jeszcze raz, kurwa. Czyli nas. Nie ma już dokąd uciekać, ale... Ja próbowałem walczyć. Jako ostatni. I tak skończyłem. Możesz mnie uratować. Jeszcze teraz widzowie na streamie zmusili mnie, żebym grał w horror. Ale możesz jeszcze wejść. Możesz zagłosować. To cały czas trwa. Hitbox.tv/gimper. Ja jestem tu. Jeszcze żywy. I dopiero będę próbował grać ten horror. Zrób to. Zanim skończę. Jak pozostali. Proszę wejść. Stream. Do północy. Zajebiste. Jaram się so much. Ile to tam ma? 1200 lajków. Rozjebane. Co jest? Teraz? Zaraz. Zajebiste. Zajebiste. Dobra. Teraz tak. Ja widzę, że generalnie Outlast SCP Containment być mają najwięcej głosów. Trzecie miejsce ma FNAF. Więc ja zrobię delikatną dogrywkę. Ale i tak najprawdopodobniej zrobimy sobie tak, słuchajcie, że z Outlasta ja chyba zrobię serię na YouTube'a, tak myślę. Ewentualnie go zagramy za 30 subów, a teraz albo zrobimy ewentualnie teraz jedną rundę w SCP Containment Breach, bo jest krótsza, a potem od razu Outlast, nie?
Ewentualnie zróbmy, gdy ojciec przyjdzie najebany do domu. Zróbmy jeszcze SCP Containment Breach, Outlast i FNAF dogrywkę. Co między tymi trzema, bez pozostałych opcji i zobaczymy, jak to pójdzie. Start. No, ja sobie puszczam na streamie w takim razie. Powinno wam już wyświetlić ankietę. Włóż jakąś muzykę w tle, żeby coś leciało chociaż. SCP, a potem Outlast. No właśnie, to jest jakiś pomysł, nie? Tak mi się wydaje, w miarę ciekawy. Na to wszystko. To jest najlepszy track, kurwa. Niech se leci w tle. SCP Containment Breach na ten moment ma troszeczkę więcej, z tego co widzę. Man, pierdolę screen z tego najlepiej na fanpage'a. Albo podlinkuję film może. Czy zaplodować cały... Cały film zaploduję. To będzie się... Jak ludzie zobaczą mnie, jak im się wyświetli, to tak mi się wydaje, że mogą sobie wejść na streama fajnie. A, FLV nie mogę przesłać, tak? Minuta 16. Głosować na FNAF-a to tak jak głosować na PiS. To takie niemiłe zdanie. Patronuje nad Containment Breach, Stratos. Dobra, zaawansowane. Jak no idzie SCP na pierwsze miejsce ewidentnie. W tym momencie. Teraz napierdala. Bonus BGC, teraz napierdala. Cały rejon. Cały rejon. Hitbox TV / Gimper na fanpage'a wrzucam. Dobra, 50% wrzucają na fanpage'a jeszcze. Graj już, no kurczę, pieczone. A ja muszę pobrać w ogóle, dobra. SCP Containment Breach. Najnowszego sobie pobierzmy. A ja będę tak kurwa mordę darł przy tym gównie jebanym, nie? To jest takie ścierwo. Ja pierdolę. Gdzie to się pobiera? Containment Breach Download. Wersja 1.2.3. 180 mega. Dobra, pobieramy. Dobra, pobiera się. Pozostało 5 minut. Kurwa, powinienem wcześniej do pobierania wrzucić. Idzie sobie. 4 minuty jeszcze pobierania w takim razie. Czyli ja piszę sobie tak. Zaraz Containment Breach, potem Outlast, 30... Ale donate! Ale donate! Co to przyszło? 75 zł od Ryba RAD. Siema Gimper, może wiesz jak pomóc małemu nowemu streamerowi? Akurat ja streamuję na Twitchu, nie podam linku, bo taki nie jestem. Ale może masz jakieś fajne pomysły i dziękuję. Za stream super się ogląda. Proszę bardzo, co do porad jak pomóc, wiesz co, przede wszystkim Twitch, jak jesteś małym tym, ja nie powinienem tego mówić, bo ja na Hitboxie tutaj streamuję i mam wyłączność u nich, ale jak jesteś małym streamerem, to pewnie dosyć prosto będzie ci złapać widownię na Twitchu, bo tam sporo osób siedzi, nie? I po prostu oni patrzą czasem, spróbuj łapać gry jakieś, które są nowe i tak dalej, często ludzie szukają gameplayów, jeżeli będziesz dobry, dobrze i fajnie to prowadził, to możesz zacząć łapać ten, publiczność, i to jest coś, co mi tam przychodzi, jeżeli masz jakiegoś kumpla, który ma jakieś fanpage z zasięgami, to może się odezwij, żeby cię jakoś tam promnął na tym, czy coś takiego, puszczaj po znajomych, wiesz, generalnie staraj się, żeby jak najwięcej osób do tego docierało, nie? Co to się? Dobra, wrzuciło się na fanpage'a też. Podlinkuję wam, jak wam by się chciało nabić jakieś statystyki. Na Facebooku większość komentarzy, że Outlast. No domyślam się, bo Outlast większość ma Audisamu, nie? Że Outlast i tak dalej. Fajny gimper na pocieszenie. Kurwa, wyjebane to jest. Pobieram se, na tapetę będzie. Na tle tego. I wleciało na tu, na Facebooka już. Edytuj post od razu. Dam opis do filmu. Można opis filmu zrobić. Opis linku. Hitbox, stream z horrorów, napisy zaawansowane. Nie mogę dać opisu do filmu. Stream z horrorów, dobra, wszędzie linka wpierdolę, gdzie mogę. I do komentarzy tak samo. Pozdrawiam i zapraszam na stream, przerażony. Kiedy tata wróci z wywiadówki. To jest kurwa tak genialny mem po prostu, nie? Za każde przekleństwo rozbijasz sobie jajko. Witamy w kolonii. Wow, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Ryba RAD, przed chwilą donate, dziękuję bardzo. A teraz sub, to już 17 sub dzisiaj. Przypominam, że przy 30 gramy kolejnego
horrorka. Okej. Okay. Ratunku, horrory przed takim razie. Jak tam? Zobaczmy jakieś komentarze. Pewnie komentarze wszystkie, że ze streama. Halo stream, zapraszamy. Okej, okay, dobra. 148 mega na 182 pobrane containment bridge. Mrugnisz, Mato. No dawaj, śmieciu. Kurwa, ja zdechnę zaraz, nie? Na tym containment bridge'u. Uśmiech każdego hajsownika, gdy widzisz, że Gimper gra w horror. Pierdolcie się, nienawidzę was wszystkich, nie? Po prostu. Będzie takie ścierwo. Na Twitchu ciężko się wybić, dlatego że tam jest masowa ilość ludzi. No to też jest jakiś z drugiej strony argument, tak? No ja wiem, że na przykład Izak jak już jest i on ma duży kanał i on skakuje w top, to tym bardziej jemu się to napędza, bo tam dużo innych osób wchodzi, nie? Na przykład. Więc to może mu tam pomagać. Przedil super ci wyszło, a mi wyszły super. Skill nie pozdrawiam, że mam super, jak sobie palca wsadzam do ryja. Screen poszedł. Wygrał SCP, tak zgaduję, że dłużej będzie grał w Outlasta. Pewnie tak, zobaczymy jak to nam pójdzie. Witam w ogóle, halo halo, witam bardzo serdecznie wszystkich nowych. Polecam, szampańska zabawa. O, screeny z tego jak tutaj się przygotowywałem. Zajebiste, czemu wy tyle screenów robicie? To nie jest w ogóle fair. Ale już widzicie takie tajniki, co ty wiesz o charakteryzacji, Gabriela Leśniewska. Zajebiste wy te memy, kurna, ogarniacie pod tymi postami zawsze, ja sobie patrzę. Niezła próba, że to krew, to masz Andrzeju horrorowy. Okej, okay, pobrało się. Containment Bridge jest. Skurwysyny, robimy to. Nie dziwię się, jak zanim Gimper zacznie grać, będzie 30. Nie, bo już jest gra, już ją wypakowuje, już nie robimy siary, nie? Bo to przypał by był. SCP Containment Bridge, wypakuj. Dobra, zaraz zrobimy nową scenę pod SCP. A to jeszcze dzisiaj będziemy grać. Halo, żebyście sobie nie myśleli. Cześć, ale czemu to nie działa? Czemu to nie działa? Powinno działać se. A, ja wiem dlaczego tu nic nie widać, bo to jest Full HD. Dobra, to już wszystko wiem. Proszę zminimalizować wszystko. Kurwa, cały Windows mi się zaciął. Dobra, moment, wrócę se tu. Daj obiecaną subskrypcję tamtemu odmemu. Widzę, że już ma Ban Barbar. A ja mu wysłałem na maila, wiecie? Party hard. Fajnie, mruganie przy muminku. Dzięki, dzięki mordo za wsparcie duchowe. No nie, zjebał mi się Explorer. A nie, dobra, jest. SCP Containment Bridge. Nie, to jest ścierwo jebane. Nawet jak w oknie będzie, to i tak będę strzał po gaciach. Use launcher. Launch. Dobra, moment. Teraz robię nową scenę. Dodaj scena. To jest tak, 09 SCP Containment Bridge. Skurwysyny. No moment, dodaj przechwytywanie gry. A tego nie łapię jako gra, tak? Okej, okay, muszę dać przechwytywanie okna w takim razie. SCP Containment Bridge V122. Co to jest? Głupi bonus. Kurwa mać, no na co ja się zgadzam. Do przechwytywania wideo. Skurwysyny psy. Umrę tu, nie? Grządeczka mnie będzie musiała reanimować, tak się skończy. Czuję, że niedługo. Dosyć duży, żebym był, tylko tu jest interfejs. Więc będę sobie tutaj. Dobra, żeby dziur w okularach mi nie robiło, nie? Dobra, trochę zielonego jeszcze widać. Dobra. Za mocno. 120. Okej, tak będzie spoko w miarę. I redukcja wycieku 150. Tak jest chyba względnie okej, no nie? Tak mi się wydaje. Trochę za mało zielonego łapie, ale jak daje więcej, to zaczyna mi na okularach wykluczowywać. To jest coś bardzo ciężkiego do zrobienia. 200 na wycieku. 250 na wycieku. Za dużo. 210 to już jest max. Generalnie dobra. W ten sposób. Dobra. Tak jest w miarę sztosik chyba. Kurwa mać, no. Grę zmienimy. SCP Containment Bridge. Zapisz.
Kurwa, 12 koło osób. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi kochani. Bardzo, bardzo serdecznie was witam. Przypominam, że subów mamy 17. Teraz gramy w SCP Containment Breach. Na 30 subów gramy w Outlasta. Tak się umówmy. A teraz gramy SCP Containment Breach. Myślę, że ze 2-3 podejścia. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Kurwa, nienawidzę tej gry, no ja pierdolę. No ale dobrze, zróbmy to. Ale ja tak nienawidzę tej gry po prostu, nie? Moment, odpalę tak, żeby czarny ekran mieć w tle. Znaczy tapetę zmienię po prostu na czarny, nie? Żeby nie było jasnych elementów. Bo gra jest w oknie i to jest takie na pół bliska, ale na stream musi być w oknie. Popieram cię, Gimper, też nienawidzę horrorów, pozdro. Dziękuję za wsparcie, przyjacielu. Tomek, nie bój się, jesteśmy z tobą, PS, zajebisty live. Również dziękuję. Zaczyszczę te tapety, które teraz mam. Zmienię tu pulpitu na czarny. Wcale nie odwlekam! Nie martwcie się. Pełne kolory, czarny. Dobra, zapis zmiany. Jest mroczniej na pulpicie teraz. Dobrze, zróbmy to. Spróbujmy więc to kurde bele zrobić, no. Skoro tak chcecie. To się załadowało. 13 tysięcy osób, kurwa. Dobrze, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nagramy sobie to na YouTube'a też, co? Zatrzymaj nagrywanie. Okej, okay, dobra, SCP Containment Breach. Nie chciałem jeszcze startować. Kurwa, nazwy nie dałem. Dobrze, nie wystartowało mnie. Ja w dobrym miejscu będę na interfejsie w ogóle. Moment, dam start, żeby się upewnić, że nic z interfejsu. Kurwa! Na co ja się zgadzam, ja pierdolę. Umrę tu, nie? Delikatnie tak dam. Potem przyjdę się przytulić. Rządeczka już przychodzi, żeby się przytulał. Bo jeszcze nie, jeszcze jestem silnym mężczyzną, który walczy o władzę w tym domu. Galaktyczna ryba Gimper z kosmosu przybyła ponownie, aby umilić wam wieczór. Jak już raz się załaduje, to potem będzie już prościej chyba, nie? Kurwa! A będziecie mi musieli powiedzieć, jak z głośnością, czy jest okej, okay, czy gra jest za głośno, czy za cicho. Bobly? Dobra, kamerka jest w dobrym miejscu na moje nieszczęście, więc nie mam więcej czasu. Dobra, jeszcze te ostatnie 5 sekund jestem silnym mężczyzną. Zaczynajmy. 3, 4. Dzień dobry, witam. SCP Containment Breach. Na streamie kazali mi w to zagrać. Ja nie chciałem, a oni powiedzieli, że oni chcą. Także witam. Witam 13 600 osób na streamie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Difficulty safe, Euclid, Kester, Custom. Co tu jest? This game can be saved anytime. However, as in this case, FCP object, a safe classification does not mean that handling is that not pose a threat. Euclid class objects are insufficiently understood. Keter. Keter to są te trudniejsze, the most dangerous. Dobra, zacznijmy na najniższym poziomie na razie. I zaczynajmy SCP Containment Breach. Jeżeli chcielibyście więcej horrorów, możecie zostawić łapkę w górę. Będę zadowolony bardzo na pewno, że moja kochana widownia tak o mnie dba i o moje zdrowie psychiczne. Tutaj dostajemy informacje o różnych obiektach SCP, tak. Jak to wygląda, mi się kończy piwo. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra, przede wszystkim tam główny przeciwnik, ten najbardziej charakterystyczny w serii jest taki, wiecie, poprawię chyba delikatnie kamerkę. A tutaj problemy techniczne, delikatne. O, w ten sposób, lustrzeczko. Okej. Okay. Zaczynamy. SCP Containment Breach. W grze generalnie istnieje mechanika mrugania, tak? Która jest dosyć istotna, bo jednym z podstawowych przeciwników jest taki gość, który jest generalnie zrobiony z cegły i kiedy nie patrzymy na niego, to nas zabija. Co jest bardzo przydatne. On behalf of the SCP Foundation and our staff, dostajemy numer D9341. Please memorize your designation. Do me a favor and step out of yourself.
Dzień dobry. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Dobra, my jesteśmy też ich test subjectem, na to wygląda. Więc sobie idziemy z nimi. Tutaj do gry, ona kiedyś była w wersji alfa i troszeczkę... Attention. Security. Chief Franklin. Please report to containment chamber 173 immediately. You don't have a girlfriend. No. You don't have a girlfriend, do you? Dzięki. I teraz tak. Gra była w alfie i ona miała ten wstęp krótszy, tam się od razu przychodziło do akcji. Teraz jest... teraz jest tak, że mamy tutaj chwilę wstępu takiego, jak żołnierze nas prowadzą, wyglądają różne lokacje, przez które będziemy potem przechodzić. I nie będziemy się bać wcale. Dobrze, więc idziemy do obiektu SCP-173, klasa Euclid, czyli średnio groźny. On wygląda sobie jak taki gumiś, muminek, czy jak go kurwa nazwiemy. Generalnie jest zrobiony z cegły i łamie nam kark. Zawsze wprowadza się po trzech test subjectów naraz, ponieważ żeby na pewno każdy mógł na niego przez cały czas patrzeć, oni są szkoleni. Tak on sobie wygląda, jest generalnie tak trochę straszny, z ryja. Uciekła mi podkładka. No i my musimy tu go jakby pomóc, bo tu jest krep na podłodze. Coś się drzwi zacięły. Ciekawe czemu z betonu, tak. Kurwa mać, no i zabija już śmieć. Kurwo jebana, psie, będziesz mnie prześladować w tej grze. No! Co jest? Zabił mnie. Tak już? You died. Ale to było chujowe. Dobrze, zróbmy to jeszcze raz. Myślałem, że mogę mu popatrzeć se w ryj. A nie, trzeba spierdalać chyba i wyjść z tego, żeby to nie zadziałało. Brawo, przegrałem zanim gra się zaczęła. To witam, Tomasz Andrzej Działonowy. Ale to już skończyliśmy horror. Wracamy w takim razie do Slime Ranchera. Świetne podejście. Dobra gra. Tomaszu Andrzeju Działonowy. Chuj, zabił mnie. Tak się skończyło. Ja pierdolę. Czekajcie, idę po piwo. Tak się nie da. Kurde psy. No nie chcę, ale muszę, no. Muszę się napić. Kurwa. To jest fajny odgłos. A teraz już nie ma, bo piana już się zrobiła, dobra. Let's go! Ankietę zakończ, słusznie. Let's go, kurde bele. Raz jeszcze. Musimy z nimi przejść tę ścieżkę zdrowia. Tutaj jest ten papierek, tak, możemy sobie go przeczytać. Co tutaj dalej jest? D941, please memorize your designation. During your stay, you'll be taking part in virus testing procedures. Some of them can be extremely dangerous. If you are prepared for precautions, blah, blah, blah. Dobry? Bobry? Oh, and by the way, możecie mnie już poprowadzić, idę już, żeby nas nie zjebać. Don't try anything stupid, co? Idę za wami, to jest wystarczająco głupie. Kurwa. Electrician, crew, Lima. Please report to storage complex F. You don't have a girlfriend, do you? You don't have a girlfriend. Witamy w kolonii. Hej, cześć, 42, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w hajsowniczej kolonii na naszym streamie i zapraszam do obozu strasznych ludzi. Tell her you work at some coffee shop or something. Prawie se włosy. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy, chodźmy. I don't know, just tell her it's ketchup. Miejmy to już za sobą. Just forget it. Well, we're here.
Just get in there and follow all the instructions. Dobra, zrobię tu save'a. Nie mogę. Musi jeszcze granie na czas. Słusznie. Bo trzeba być kurwa zdolnym, żeby przegrać, zanim gra się zacznie. Tak mógłbym pozdrowić Kuberta Radoma na streamie. Cześć Cfelu. Kurwa. Chuj spierdalam od siebie. Dobra, drzwi się zjebały, ja spierdalam. Ty zadam pozabijaj ich jak chcesz. Kurwa. Tam jest! Chuj go zabił! F5, żeby zapisać. No i się zaczęło. W kutas. Moment, dam wam, żeby u was było troszeczkę jaśniej, zobaczcie. Niż u mnie. 10 zł. Gulnij się na zdrowie, a przy okazji mojego zdrowia. Dziękuję. Dam wam, żeby u was było to jaśniejsze wszystko, żebyście wy więcej widzieli trochę. Więcej ode mnie będziecie widzieć, nie? Ja mam ciemniej. Kurwa, biją się gdzieś. Chuj mi miga wszystko, no. Gra posiada... No co to jest za muzyka? Witamy w kolonii. Banks, Markard 96, witam cię w kolonii bardzo, bardzo serdecznie. To jest kamera. Coś tam się zawaliło. Fuck me. Dobra, no chodźmy. Możemy na dół do biura zejść, zaraz to trzeba będzie zrobić zapewne. Co to za krzyki? Z Ameryki. Rozejrzyjmy się tutaj. Jeszcze czegoś nie ma. Ja pierdolę. No nie, co się dzieje? Chuj z wami. Dokument jakiś. To fajnie wiedzieć, że ktoś krzyczy i umiera. Bardzo mi pomoże, żeby się nie bać przypadkiem. Nie klikam tu jeszcze. Kamera. A to kamera na to miejsce była. Dobrze. Nothing happens. W chuj. Ja pierdolę. Nie wiem, gdzie ten muminek jest, nie? Ten... Śmieci. Witamy w kolonii. Witamy Azixes, witamy w kolonii bardzo serdecznie. In the keycard. Za głośno. Gra jest za głośno. Klimacik jest. No to ja postaram się mówić też tak, żeby mnie było słychać. Co jest? A! Co to? Kurwa mać! Chuj widzę! F5. Wchodzimy sobie tu. Czemu to jest taka muzyka? Ja pierdolę chuj! Nie robi się takiej. Save. Keycard potrzebny. Czemu tu jest tyle odgłosów jebanych? A! Zdechłem se? You died. Wczytaj. Trzeba gdzie indziej iść, tak? A! Kurwa mać! Zajebana. Dobra, spierdalam stąd. Zrozumiałem przekaz. Co w tych rurach płynie? Sperma czy co za chuj? Co jest kurwa? Z tym.
muszę zostanę. Nie muszę stąd wychodzić. To mnie gdzieś przeniosło. Show yourself. Kurwa! Chuj widzę. Mam latarkę jakąś? Nie mam latarki. Tu ktoś chodzi. Kurwa mać. Co tu jest? Nic nie widzę. To jest jakiś mruk. Show yourself. Kto do mnie mówi? Co to biega? Kto do mnie mówi? Jeszcze raz. Nie idziemy tam! W chuj z tym. Ten potwór może mówić głosem ostatniej ofiary, okej. Okay. Spierdalam stąd! Co jest? Czemu tu jesteś teraz? Kurwa mać! Czy jak ja mam go ominąć? To była matka mistrza. Okej. Okay. Jakie mam to ścierwo ominąć? Chuj, drugą stronę poszedłem, tak samo był. You are dead, not big surprise. Who's there? Kurwa, nie mów tak. Spierdalaj stąd! No nie! No nie! No nie! Ucieknę! Kurwa! Nie mam jak się wrócić! W chuj, że z tobą! Wróć się do windy, no dzięki za rady, kurwa! Mało to daje! Kurwa, no tu stoi ten śmieszny. No i chuj za ułek! Show yourself. No tu są dwa, to ja jestem za ułku. Tu jest ich dwóch, nie? Jest z jednej i z drugiej strony. No w dupę mnie jebią, kurwy. Z dwóch stron są teraz psy. Podobno on słyszy kroki. Czyli jak będę cicho szedł, to nie usłyszy? A można tu jakoś cicho chodzić? Tak też słychać. Nie da się taki, żeby nie było słychać. Show yourself. Kurwo psie! No nie da się! Nie, on tu nas zabija. Nie ruszaj się, jak jest blisko, bo on cię tylko słyszy, ale cię nie widzi, okej. Wylegitymowany banan, 5 zł. Witaj Tomku, wróciłem z gór. Dziękuję, to miłe. On słyszy, jak się ruszasz. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. SCP-1074. Może więcej tych SCP mi tu wrzućcie. Do kurwy nędzy.
teraz już mnie wykrył, dobra. A to jak ja mam to zrobić, żeby on se może stąd pójść? Chyba mam z tyłu przejście. Nie mam. O, skraszowało się. To ci dzięki. Podnoszę to na YouTube. Chyba, że od nowa. Dobra, będę, zrobię pierdolne ankietę szybko. Hajsy, co robić? Próbować ominąć. Od nowa. Ja spróbuję jeszcze raz i tak ominąć. O Jezus Maria, co za ścierwo. Próbować ominąć, no dobrze. Jak próbować ominąć, to próbować ominąć, niech będzie. Kurwa mać. Tam, gdzie był ten zaułek, to tam da się przejść, ktoś pisze. To prawda. Jezus, nie widziałem tego, faktycznie, dziękuję. Kurwa! You called the elevator. Jak te chuje tu przyjdą? Szybko! Wow, kurwa, dobrze, F5. Co jest? Fajnie, wyjebałem się przez tekstury, to dzięki, gro. Kochana jesteś. Nie ma tak wyjebać się w tekstury. Fajny sposób na śmierć. Kurwa. Światło se zgasło! Chuj widzę. Co się stało? Nie dysz tak! Wolałem tam być zamknięty, tam nic się nie działo. Jak za mocno się machnie, to kurwa tak obraca ten mycha jebany. Karta level 1, pusty kubek. Co? Ktoś coś otworzył. Kurwy psy. Achievement unlocked, the infinite loop. Twoją starą mam. Buuu, 5 zł od Goska, dziękuję. SCP-939. SCP-939 are endothermic, packed by predators which display atrophy of various systems similar to troglodytic organisms. The skins of highly permeable to moisture and translucent red. Average 2 meters tall, standing upright, 250 kg. Primarily of alluring prey is the imitation of human speech in the voices of prior victim. Vocalization often implies significant distress. Whenever understand their vocalization or are repeating previously heard phrases in the subject of ongoing study. To są te, co napotkałem, 939. Exile minute traces and arrows class C amnestic designate. Fuju muju. Kurwa. Przestań mnie tak obracać, wkurwia mnie to. Nienawidzę tych odgłosów, że coś się otworzyło. Kurwa. To jest winda, to ja się wróciłem? Chyba to fuj, idziemy tam. Idziemy tu gdzieś. Kurwa! Chuj tu widzę. SCP-178, okulary, object class Euclid. Jest, zobaczę na SCP-Wiki jakieś, co to jest.
SCP-178. Co to jest? Okulary, no. Euclid. Is to be stored in class 3 anomalous object container. Para białych okularów 3D. Z kwadratowym takim kartonowym dookoła. Dobra, nie będę sprawdzał, muszę zobaczyć. Nie będę czytał, tak tylko se mniej więcej zobaczyłem. Keycarda potrzebuję. Higher security level, tak? Moment, pokaż mi. Higher, nie mogę tu wejść. Musimy karty poszukać innej. Tutaj nie można przychodzić, nie? Kurwa! 5 zł, Tomku, jak ty masz angielski, wylegitymowany banan, dziękuję, to miłe. Że uważasz, że jest dobry. Kurwa. To jest wszędzie winda? To są naprawdę zapętlone pomieszczenia. Tu nie przejdę. Witamy w kolonii. Xer, dzięki za suba. Witam cię bardzo serdecznie w naszej hejsowniczej kolonii. Teraz spróbujmy się przepierdolić X razy przez to. Czy to jest infinite faktycznie? I z drugiej strony wychodzę czy coś. To jest winda, ale tam są te kutasy, ja tam nie mogę iść, no. A tu jest to, ale tu nie mogę też wejść. Front musisz wyczekać, aż jebnie. I wtedy przejść, tak? Spróbujmy. Nie, zrobiłem save'a! Powiedzcie, że zrobiłem, zanim mnie prąd jebnął. Witamy w kolonii. Gothic 5, witam. Kurwa mać. To dobry save, przyjacielu. Dobra, robimy jeszcze jedno podejście w takim razie. Brawo, Tomek. Świetny, kurwa, save game. Bang, Gothic 5. 22 subów, jeszcze 8 i będziemy Outlasta też grać. Co za kurwa idiota jestem. To było tak gałgańskie, jak tylko mogło być. I w pizdu i wylądował w chuj, no. Tak się skończyło. Skurwysyny psy. Dajcie mi tego piwa więcej. Jaki down, przyjacielu, save życia. Dobrze, jeszcze raz się budzimy. Nowy dzień. Nowe wyzwania. Można pominąć intro przy nowej grze, tak? Gdzie? O, jest, można, że bez intra lecę. Zajebiście, dobra. Save życia. Serio, jest tylko 22 subów? 22 dzisiaj, Kamilosik. Dobra, robimy jeszcze raz podejście. Ankieta, przyjacielu. Dobra, wyłączam już. Spróbujmy ostatni raz. 5 zł. Hubert Radon, sorry, muszę się odwdzięczyć kumplowi, czy pozdrowiłbyś Jarka Szmanka chyba, tak? Witamy Szymkowiaka. Bang! Dzień dobry, Kiełczan. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w naszej hejsowniczej kolonii, jako osoba numer 23. Okej, teraz jesteśmy... Jesteśmy już tu, zajebiście. Kotwór, idziemy. Znaczy, kurwa, zajebiście. A! Chuju! Tam jest to ścierwo na dole. Nie mogę tam zejść.
kurwa! Nie ma go już. Tutaj był, nie? To samo miejsce. Wow, memory access violation. No i chuj. Jeszcze raz trzeba odpalić, ale dobra, mamy save'a już. Teraz launch. Full build na decha. Load game, load. Dobra, jeszcze coś się skraszowało teraz. Coś się dzieje wreszcie, no kurwa mać. Muminki jebane. SCP-047 is invariably little humans. After contact with SCP-049 and the victim, hereafter referred to... O chuj, nie przeczytałem se. Crasha się nie zmieniły. No crashuje się, crashuje. Zdarza się. Dobra kurwa, psy! Chuj, idę na was. No, zajeb mnie, zrób to. Chuja możesz, bo jesteś gównem. Dobra, zmieniamy trochę taktykę na tę grę. No i co wy se kurwy myślicie, psy? Zabiję wszystkich. Już się nie boję. Kiedyś się bałem. Kiedyś tak było, teraz tak nie jest. Bu. Mogę to wziąć? Aaa, kurwa, przepraszam! Tu już byłem. Raz tak poszedłem. Tutaj jest napięć kapel. Gdzieś się strzelają. Tutaj pójdę. Nothing happens. Dobra, i tak musimy iść tam. Niech i tak będzie. Czyli pewnie seed jest generowany dopiero po tym miejscu, nie? Tutaj spada trup, tak? Pierdolta się. Tu możemy sobie przejść. Tak, to dobrze zrobimy. Chuj z wami. Czemu tu światło gaśnie? Ja pierdolę. Kurwa. To jest Sewinna. Dobra, chodźmy tam. Ja jebie, co to jest? Achievement unlocked, refinery. ...914, klasa safe. Potrzebuję karty, okej, ale to nie jest nic złego. Tam mogę sobie włazić generalnie. Bo to jest taka maszyna do zamiany różnych rzeczy na różne rzeczy. A to będą te śmiecie chyba, nie? Tak, one tu są. Witamy w kolonii. Dżemosz, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w kolonii. Tu chyba nic nie ma, tylko są te śmiecie, tak mi się wydaje, nie? Dobra, to tu nie idziemy. Subów jest 24 dzisiaj, póki co. To ten sam Seed się włączył? Czy kichuj? Keycard Empty Cup, Infinite Loop, dokładnie ta sama mapa. Witamy w kolonii. Na Kaido, bang, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam cię w kolonii, kurde bele. Nie musicie nikogo zabijać tam przecież. Nic się nie dzieje. Witamy w kolonii.
Cześć Jezus Zbawiciel, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w hajsowniczej kolonii. Mam nadzieję, że będziesz bawił się przez szampańsko. Okej, to sobie wracamy na start. Tu jeszcze nie byłem. Potrzebuję karty. Ciekawe. Tu też potrzebuję karty. Coś mnie namierza, nie? Tu mogę sobie wejść. Winda. You push the button, but nothing happens. Ok? Push the button. Vladimir Putin, ja cię proszę, ty don't push that button. Oh. Don't push that button. O kurwa! Ja pierdolę. Kurwa. Skurwiaj psie! Ja jebiu! Keycard. Nie mogę. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. Did you hear that? Co jest? Kurwa mać! On tam jest! Tak się nie robi, kurwa. Nie! Nie zniknął! Kurwa! Gdzie on jest? Nie może stąd wyjść? Śmieci psie, kurwa. Chyba nie może wyjść stamtąd. Ale ja chciałem tam zejść, kurwa. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Bateria. Dokument do SCP-173. Maska przeciwgazowa. Może się przydać. Druga karta levelu pierwszego. Nie może się poruszać, kiedy jest bezpośrednio na linii wzroku. Zniknął! Kurwa. Będzie tam na dole, czy kichuj? Spróbujmy. Co jest? Kurwa mać! Jeszcze raz tam idę, spokojnie. Proszę mnie nie głaskać jeszcze, bo jeszcze się trzymam, jestem silnym mężczyzną. Nie trzeba mnie głaskać wcale. Gdzie ty kurwo jesteś? Tu! Ale jak ja mam... Nie mam jak iść stąd. Kurwa. Ja pierdolę. Fuck me, spierdalam stąd, nie idę tędy. Szybko. Spierdalaj. Jedzenie czy dotacje dla ciebie, sam se wybierz, kurwa. Co jest? Ty
kurwo! Ceglana. Spierdalaj. Skurwiaj, co to jest? SCP-372, obiekt klas Euclid. Chuj go widać, tego 372. Jak działa 372 SCP? Sprawdzę na Wikipedii. Bo to aż jestem ciekaw. SCP-372. Jak działa? Maskę załóż. Jeśli założysz maskę, to możesz w niej mrugać przy muminku. Naprawdę? 372 Euclid. SCP-372 przygotowany jest w celi o rozmiarach 5x2x4 metry, wyłożone wzmocnionymi płytkami z plexiglasu. W każdej z czterech ścian celi znajdują się czujniki ruchu na podczerwień. Kamienie obiektu. Karmienie obiektu odbywa się raz na 2 tygodnie. Składa się ono z 1 kg czerwonego mięsa oraz surowych warzyw. Najwyraźniejsze znane zdjęcie. Jest tworzeniem nieznanego gatunku mierzącego około 2 metry długości od głowy do ogona, ważące w przybliżeniu 45 kg. Posiada długie, cienkie ciało z 8 parami wąskich kończyn. Analiza obiektu wykazały, że włókna mięśniowe są, coś tam zmieniające, pozwala obiektowi na wykonywanie bardzo szybkich, precyzyjnych ruchów. Każda część korpusu jest wyjątkowo elastyczna. Odnóża są pokryte niewielkimi wypustkami, pozwalającymi przylegać do wszystkich powierzchni stałych. W miejscu uszu i oczu obiekt posiada. Ten narząd zmysłu jest zdolny nie tylko do echolokacji, ale także do wykrywania transferu energii, takich jak impulsy elektryczne w mózgach. On się mega szybko porusza. Log testów. No dobra, zobaczymy. Ja tu sobie nic nie widzę, nie? Mam jakieś mięcho do karmienia go, czy inny chuj. W masę mogę mrugać przy muminku? Cześć, Cfelu. Cześć. Pedale. Nie wydaje mi się. In the corner of your... AAAA! Kłama! Kłamiecie mnie! Skurwysyny, maska gazowa na gaz przecież działa. AAAA! Skurwiaj! Spierdalaj, okłamali mnie! Psy kurwa na czacie! Chuje, nienawidzę was. Nienawidzę was w chuj. Ale tam trzeba koło niego przejść, bo tam dalej idziemy. Nie ta maska, wiem, że nie ta maska. Krople do oczu jakbym miał te, że nie muszę mrugać, nie? Jak tego śmiecia zrobić, nie? A jakby go wyciągnąć? No, zobaczmy, może coś na kartę da radę otworzyć. Kurwy śmiecie, no. Ani widzowie. Tak mi poradzili. Panel sterowania. I karta poziomu drugiego. Bardzo ładnie. I jakiś navigator. Could not connect to map database. Kurwa, tu coś było i se spierdoliło. Ile subów jeszcze do 30? Jeszcze 4.
miejsca nie mogę wejść. Bo są drzwi od jednej strony tylko. Ale mam kartę levelu drugiego, nie? Potrzebuję karty, żeby operować tymi drzwiami. No spoko, to zamkniemy też kartą. Dobra. Faktycznie, teraz mam dostęp do maszyny do ulepszeń. Dobrze, ktoś na czacie napisał. Tamten obiekt, rafineria, nie, o kurwa, nie. A tu był! Ja wiem, co tu było. Tu był, kurwa, SCP-173. Mumil drugi. Pierdolę to. Spierdalam do maszyny, no. Ja jebiu. Tutaj dwóch kart potrzebuję, to pamiętam. Tu jest tam... Nie, tu jest początek. Maszyna gdzieś tu była? Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Twoją starą mam. Częściej sprawdzaj czat, bo Strike pisał, że cię w konia robili. No dobra. Staram się skupiać na grze, a nie na czacie, no nie? To jest ta maszyna SCP-914, Object Class Safe. Tak, i to jest ta maszyna, do której możemy wsadzać różne rzeczy i ona je w różny sposób zamienia. Nie mogę więcej itemów mieć, więc tak. To wyjebie. To wyjebie. Dr. L. Snow. I don't know why I'm bothering, I'm the only one alive anymore, I think. Or maybe just... Nie jest to słowo. Or am I even that much at this point? I feel like I have to leave something. Some... shard of myself behind. I've seen the others, I know I'll most likely... Czołglad będzie też na YouTube, tylko na stream, nie wiem, zobaczę. At this point, I feel like I have to leave something, some shadow myself behind. I am seeing the others. I know I will most likely next even leave a body. So maybe that's what this is. Slivering myself off, leaving. Strasznie niewyraźne ma pismo, jak to doktor. Chuja idzie rozczytać. As a reminder to all staff, no organic matter is to be entered SCP-914 at any time. Please follow standard review procedures in regard to input booth checklist to prevent any and all accidents. We do not wish a repeat of the spider steel wire incident of last week. First aid kit. Nie wiem, do czego się może przydać. I teraz tak, w tej maszynie z tego co wiem, czyli w SCP-914. Gdzie jest ta notatka? Tutaj. Wypierdol tę notatkę tego doktorka. A podnieś mi proszę... Co to jest? Wypierdol ją. Kurde. Dobra. A podnieś mi to. To jest SCP-914. Sprawdzę sobie na wiki. SCP-914, jakie to są możliwości? SCP Polska Filia. Tylko personel, który złoży pisemne podanie rozpatrzone pozytywnie przez dowództwo, może uzyskać dostęp do SCP-914. Podmiot musi być zamknięty w celi badawczej 109 bez strzeżonej cały czas przez dwóch strażników. Każdemu naukowcowi wchodzącemu do 109B musi towarzyszyć co najmniej jeden strażnik przez cały czas trwania badań. Pełna lista badań, które mają zostać przeprowadzone, musi zostać teraz tak. Wejście 1 kilo stali, ustawienie prymitywny. Wyjście 100 kawałków stali różnych rozmiarach wyglądających na wynik cięcia laserem. Wejście 1 kilo stali, ustawienie 1:1, wyjście 1 kilo stalowych śrub. Jeżeli włożymy 1 kilo stali precyzyjny, to dostaniemy 1 kilo stalowych pinezek do dywanów. Jeżeli dostaniemy 1 kilo stali i ustawimy na bardzo precyzyjny, otrzymamy kilka gazów, które szybko ulotnimy się do atmosfery oraz 1 gram nieznanego metalu odpornego na temperaturę 50 tysięcy stopni Celsjusza, niemożliwego do zniszczenia o prawie idealnym przewodnictwie prądu. Osobisty zegarek.
jeżeli było na proste, to rozłożyło na części, 1:1 to telefon komórkowy zmieniło, biała mysz zmieniło na brązową mysz, szympansa prymitywny zmieniło na mocno okaleczone zwłoki wykazujące oznaki miażdżenia i cięcia z użyciem wysokiej temperatury. Wejście niesamowite. Pracownik D186, mężczyzna rasy kaukaskiej, 42 lata, 108 kg, 185 cm wzrostu, ustawienie 1:1, wyszedł Hiszpan, 42 lata, 100 kg, 188 cm wzrostu. Podmiot był bardzo zdezorientowany i niespokojny, podmiot zaatakował pracowników ochrony, zlikwidowany. Wejście. Pracownik D187, mężczyzna rasy kaukaskiej, 28 lat, 63 kg, 173 kg wzrostu, ustawienie bardzo precyzyjny. Podmiot uciekł z komory testowej, zabijając 8 strażników, jak również doktorów. Wszczęto blokadę placówki. Podmiot spowodował naruszenie przechowalni 3 stref SCP podczas próby ucieczki. Specjalna drużyna operacyjna została wysłana do powstrzymania podmiotu, co skutkowało wielokrotnym zranieniem podmiotu, częściową utratą pamięci przez członków specjalnej drużyny i korozyjnym uszkodzeniem hydrauliki placówki. Podmiot zniknął kilka godzin później, zmieniając się w niebieski popiół i oślepiając przebywający w pobliżu zespół badawczy. Badania biologiczne nad SCP-914 zostają przerwane. Notatka. Ze względu na charakter tego SCP szeroki zakres danych badawczych byłby pomocny. Dr. Gears zarządził, że każdy naukowiec może mieć dostęp do badań niebiologicznych, jeżeli ma przynajmniej trzeci poziom upoważnień. Młodzież nadzorowany przez takiego naukowca. Wszystkie eksperymenty muszą być zapisywane w dokumencie 914E. Badania biologiczne będą kontynuowane tylko na wyraźny rozkaz Rady O5. Tak długo, gdy chcesz zbadać coś, co nie jest materią biologiczną, zachęcam do pomocy w gromadzeniu danych. Doktor. Tam bez nazwy. Okej. Okay. Input, output, jest ustawienie. Prymitywny, rogue, coarse, fine, very fine, albo 1:1. Popróbujmy, zróbmy save'a. Pobawmy się różnymi przedmiotami. Wejście. Wrzucimy na przykład kartę poziomu pierwszego, tu możemy chyba ulepszać karty, z tego co wiem. Jeżeli damy fine. I odpalimy. Tu się odpala, prawda? Zamkną się drzwi. I przemieli. I mamy kartę poziomu drugiego. Zajebiście. Czyli jeżeli wrzucimy kartę poziomu drugiego, bo mieliśmy otrzymać kartę poziomu trzeciego, prawda? I mamy dzięki temu kartę poziomu trzeciego. A jak wrzucimy kartę poziomu trzeciego... Lubię sobie sprawdzać, nie? Trzeba będzie się tym pobawić trochę. To otrzymamy. Mastercard. Okej, okay, a jak wrzucimy Mastercard? I jeszcze ulepszymy. Kartę poziomu drugiego znowu. Dziwnie. A lepiej jest mieć czat zapytam. Mastercard czy kart poziomu trzeciego jest najwyższy? Lokowanie produktu. Dobra, weźmy kartę poziomu trzeciego tutaj. Ja jestem ciekaw, co się stanie, jak wrzucę kartę poziomu drugiego i ustawię ją na very fine. To poszło dwa poziomy w górę. Dobra, mamy level 3 i Mastercard, no spoko. Dajmy na fine.
I pusty kubek wrzućmy. I zobaczmy, co nam wyjdzie. Jestem tak ciekaw. Dalej empty cup. Dobra, tam very fine. I zobaczymy, co się stanie. Piwo mi się kończy. A nie, jeszcze trochę mam. Cały czas jest pusty kubek, niesamowite. Nieważne, jakbym go ustawiał. Jest empty cup. Okej, dobra. Nie może nic z nim zrobić, rozumiem. Dam tak i nawigator pytle. Witamy w kolonii. Bęka na nasi, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolonii. I lecimy. Maskę gazową ulepsz, no zobaczymy. Co my żeśmy wybali teraz? Nawigator. Technical Accomplishment. SNAV Navigate Ultimate. I on ma teraz całą mapę i wszystko. Nie potrzebuje dostępu do internetu i ma nieskończoność baterii. SCP-173 pokazuje, że jest w tym regionie? Ciekawe. Kiedy maskę ulepszysz, to będziesz mógł ją założyć i mrugać przy muminku. Pierdolta się, kurwa, nienawidzę was. Co się stanie z maską? Dalej maska, nic nie zmieniło. Dobra. Apteczka? Co jest? Ulepsz siebie, Gimper. Nie, ja wiem, że mnie to zabija. Z tego, co pamiętam, to każde ustawienie tutaj mnie zabija. Zaraz spróbujemy siebie ulepszyć, no ale z tego, co będą, to do nas zabijało. Co jest? Apteczkę zmieniło na dziwną butelkę. Save. Twoje rany zaczęły się bardzo szybko leczyć. Zajebiste. Ale to ja chcę wyjść i wczytać w takim razie, bo ja nie chcę tego zużywać. Ej, to jest mega ciekawe. 173, pierdol się. Muminku jebany, nienawidzę tego, nie? Ścierwo po prostu, pierdolone. Nie wiem, jak tak można. Jak tak można? Ile subów do 30? Jeszcze 3. Ale tak, jeszcze się chwilę pobawimy tym SCP. Jeszcze chwilę pochodzimy. Spróbuj kartę Omni zdobyć z tej maszyny, da się, no domyślam się, ale... Co z baterią się stanie, jestem ciekaw. Na very fine. Baterię dałem, tak. Tak, będzie przerwa niedługo. Na chwilę, dosłownie. A, dokładnie tak jak pamiętałem, jest bateria tak naładowana prądem, że nas zabija od razu. I trzeba wczytać grę. Dobra? Żaden problem. Więc ten SCP-035 jest przerażający, nie? Ustaw maszynę na max. Max to jest very fine, nie? Tak mi się wydaje. Tak, w tym momencie już jest max, nie da się bardziej. Dobra, spróbuję jeszcze Mastercarda przerobić na very fine. Czy jest coś wyżej, czy nam wróci na drugi poziom?
I tak mam level 3 karty, więc póki co jest luz. Bo i tak mam dostęp wiele miejsc. Dalej Mastercard, nic się nie zmieniło. Dobra, nic więcej tu nie możemy już przerabiać sobie. Navigator mamy. Wykrywa, że jest SCP-173 w pobliżu. Niesamowite. Ciekawe gdzie, nie? Ta winda prowadzi nas do 939. Musimy się wrócić tam, przejść za prąd. Dobra. A, miałem spróbować siebie ulepszyć jeszcze. Dobra, chuj. Tu wracamy. A tu idziemy dalej. I tu mamy te drzwi na karty, nie? Możemy sobie zobaczyć, co tu jest. Tak. SCP-714, co to znaczy? Ja muszę to sprawdzić. SCP-714, polska filia. To jest taka gumka na rękę. SCP-714, klasa obiektu bezpieczne. SCP-714 jest umieszczony w zbrojonej szafce o wysokim poziomie zabezpieczenia, do której dostęp z powodu częstych przypadków nadużyć w stosunku do obiektu. Mogą otrzymać tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu 4 i wyższego, nie, to jest pierścień. SCP-714 to mały wykonany z zielonej odmiany jadeitu pierścień, który zmienia rozmiar w celu dopasowania się do palca dotykającej go osoby. Jest to... ten gif. W celu dopasowania się do palca dotykającego osoby, jest to jednak jego najmniej istotna właściwość. Zmiana rozmiaru SCP-714 następuje tylko w czasie... Witamy w kolonii! Bang! Michael 3011, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Zmiana rozmiaru SCP-714 następuje tylko w czasie, kiedy dotyka go nowy właściciel. Skutki jego noszenia to wyczerpanie, przemożna chęć od odpoczynku, zaśnięcia. W ciągu kilku minut po założeniu SCP-714 użytkownicy zgłaszają poczucie wyczerpania psychofizycznego. W związku z tym będą odczuwać chęć odpoczynku na najbliższym z dostępnych mebli. Odnosi się to do wszelkiego rodzaju krzeseł, foteli, łóżek itp. Po czym najprawdopodobniej zasną w ciągu następnych kilku godzin. Jeżeli osoba mająca na sobie SCP-714 zaśnie, niemożliwe stanie się jej obudzenie. Jedynym sposobem jest usunięcie obiektu z palca testera. Efekty wyczerpania będą oddziaływać przez następne 2 lub 3 godziny od usunięcia, jeśli zostanie usunięty w czasie, kiedy tester jest w pełni świadomy. Osoby, które zasnęły mając na sobie SCP-714, stwierdzają doświadczenie poczucia wypoczęcia, nawet jeśli SCP-714 został usunięty podczas kilkuminutowej drzemki. SCP-714 nie rozważa potrzeb fizjologicznych swojego użytkownika w trakcie jego przymusowego snu, choć większość funkcji organizmu, takich jak oddychanie, jest kontynuowana. Jeśli nie zostało usunięte, a osoba nosząca się obudziła, w większości przypadków umrze z odwodnienia lub głodu w ciągu kilku dni. Wpływ na starzenie, jeżeli istnieje, pozostaje niezbadany. Posiadacze będący zmęczeni przed oddaniem SCP-714 są narażeni na poważne ryzyko zaśnięcia w pozycji stojącej nawet podczas chodzenia. Co tu się otworzyło? Spokojnie. Kurwa, keykartą się muszę zamknąć. Ja chcę poczytać w spokoju. Spowolnione reakcje, spowolniony ruch. Cierpią z powodu ciężkich zaburzeń czasu reakcji. Ograniczone zdolności psychiczne, mentalna osłona, tolerancja na środki chemiczne. Transkrypcje z eksperymentów. Do tej pory wszystkie próby mające na celu odnalezienie przyczyny zachowania SCP-714 okazały się bezowocne. Muszę podkreślić, jak przydatny może być obiekt, gdy będzie można go zdejmować bez żadnych negatywnych skutków. Jednakże wszystko, co do tej pory udało nam się osiągnąć, sprowadza się do nadania obiektowi klasy bezpieczne Euclid. Wiemy, co obiekt robi, jednak nie znamy przyczyny jego działania. Uważam SCP-714 za obiekt 100% bezpieczny, jednak nie wiemy o nim wszystkiego. Tutaj, tak? You can't carry any more items. Mogę go wziąć, zobaczyć jak to będzie działało. A te drzwi są nieotwieralne. SCP-860. Sprawdźmy.
jak działa 860. O kurwa, to wygląda groźnie mega. A nie, to jest klucz. Bezpieczny, SCP-8060 to jest... powinien być trzymany w małym drewnianym pudełeczku. Jest małym, jest ciemnym niebieskim kluczem. Man, wezmę po polsku, bo po angielsku znalazłem. Nie ma tego obiektu tutaj. To jest kluczyk. Mały niebieski kluczyk. Dobra, wyjebię kartę poziomu pierwszego. Key to the forest. To działa, muszę zobaczyć w jaki sposób działa SCP-860 i tak. SCP Foundation. Is a dark blue key of an unremarkable shape. Unremarkable shape. At seemingly random intervals of time, a series of numbers, later found to be UTM coordinates, will appear on the key's blade. In the time SCP has spent under containment, the numbers have changed. Pasuje do każdego, do wszystkich drzwi w danych koordynatach. I, przepraszam, trochę tak się zaczęło faktycznie nudno robić w tej grze, tak jak przecież na czacie. I dostosuje się dokładnie do zamka. Tylko jeżeli odblokuje i otworzy drzwi, to one nie prowadzą wtedy do normalnych tym, tylko do lasu gdzieś. Okej. Okay. SCP-1025. W drugą stronę. Co to jest SCP-1025? Wszystko chcę posprawdzać. SCP-1025 to jest jakiś dziennik. SCP-1025 był keter, ale skreślony na bezpieczne. Moment, specjalne. SCP-1025 musi być zabezpieczony w szafie, do której dostęp uzyskuje się po wprowadzeniu hasła. Dalsze badania wymagają zgody O5. To książka w twardej oprawie licząca około 1500 stron. Na przedniej części okładki grzbiecie zapisany jest tytuł The Encyclopedia of Common Diseases, czyli Encyklopedia Chorób Powszechnych. Informacje na stronie poświęconej wydawcy wskazują, że książka została wydana w roku którymś tam. Nie odnaleziono innych egzemplarzy książki z identycznym tytułem i nazwą wydawcy. Nie potwierdzono istnienia samego wydawnictwa. Czytelnicy książki najwyraźniej cierpią symptomy chorób, o których czytają. Manifestacja owego efektu może zająć od iluś do iluś godzin. W logu testu widać. Tester czyta wpis zatytułowany Powszechne przeziębienie. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. Rezultat. Przez 2 godziny cierpi kaszel. Zapytany odpowiada, iż czuje się nieco obolały. Jednakże owo określa jako skutek spania w niekomfortowych warunkach. Czyta wpis zatytułowany Ospa wieczna. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. W ciągu 1 godziny zaobserwowano u testerki drapanie się po ciele nie mniej niż 5 paznokciami naraz. Historia stanu zdrowotnego testerki wskazuje, że zachorowała ona na ospę wieczną, kiedy miała 8 lat. Odnotowano, iż może to stanowić dowód na to, że wpływ obiektu nie jest neutralizowany naturalnymi odpornościami. Tester czyta wpis zatytułowany Nowotwór płuc. Tester przez kolejne kilka godzin znajduje się pod obserwacją. Tester miał określić zdolność obiektu do przyspieszania rozwoju stanu chorobowego. Zaobserwowano, że tester wielokrotnie kaszle w przeciągu niedługiego okresu. Tester stwierdza, że nie odczuwa żadnych dyskomfortów, aczkolwiek zaobserwowano nieregularność w tendencji oddechowej testera. Testera poddano terminacji, a jego ciało autopsji. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Najwidoczniej nie musieliśmy długo czekać, ale wszyscy słyszeliśmy i ten jego kaszel i świszczący oddech. Co to jest na tym gifie na czacie? Jest jakiś ryj, nie? Coś świśnie. Powtórzono test poprzedni, ale testera obserwowano przez 7 dni. Wielokrotny kaszel i świszczące oddechy, zdecydowanie poza normą. Testera poddano terminacji jego ciała autopsji. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Notka. A co jeśli choroba zanika po śmierci, tuszując przebieg infekcji? Powtórzono test poprzedni, po raz kolejny. Jak wyżej, ale testera poddano wiwisekcji, która trwała ileś godzin, aż tester dostał zgonu wskutek szoku. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych nowotworów. Musimy dalej próbować. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby był to jakiś środek infekcyjny. Wyobraźcie sobie, że może istnieć o wiele więcej takich książek. Zbyteczne informacje. Kolejny.
Tester czyta wpis zatytułowany Zapalenie ślepej kiszki. W wieku 16 lat tester przed zabieg wycięcia ślepej kiszki. Testera obserwowano przez 3 dni. Po 52 godzinach tester zaczął się skarżyć na intensywny dyskomfort brzucha. Przeprowadzono wiwisekcję. Nie znaleziono wyrostka robaczkowego, ale miejsce, w którym powinien się znajdować, było o kilka odcień czerwieńsze niż powinno być według ogólnej opinii pracowników naukowych. Tester cierpiał uciążliwy kaszel, mimo że nigdy nie czytał SCP-1025 badanego tygodniowym obserwacjom. Brak widocznych rezultatów przez 6 dni. O godzinie 9.30 dnia 7 tester wydał się nieco wyższy niż poprzedniego dnia. Odnotowano, że właściwości anomalne obiektu mogą wywołać choroby inne niż te, o których czyta ofiara. Ofiara nie musi oglądać materiału bezpośrednio. Rozważano wiwisekcję, ale została zawieszona na czas nieokreślony. Obiekt się wydostał. Szalenie zdawał się jakoś wydostać. Byliśmy tak głupi. Zwiększony wzrost jest klasycznym symptomem SCP-16, adaptującego się do stresu wynikającego z przebywania w tamtym pomieszczeniu. Czyli inny zupełnie ziomal. Księga chorób, co? Astma. Z greki, astma. Disease of the airway is characterized by variable and recurring symptom, reversible air of... Kurwa, będę teraz chodził i kaszlał? Ja pierdolę. Chuj wie. Jak to wpłynie? Kurwa, zaczynam kaszleć, ja pierdolę, dostałem astmy, nie? SCP-173 na bardzo... AAAAAAA! Moment, save. Wymieniemy, kurwę. Dobra. Co to za ryk? Co to jest, kurwa? Spierdalaj! Kurwa, astmę mam teraz jeszcze. Chuj widzę. Przewracam. Chuj widzę. Chuj wie, gdzie jesteś. Chuj wie, gdzie jestem. Dobra, moi kochani, w tym momencie my sobie zrobimy save and quit. Jeszcze do SCP Containment Breach z pewnością sobie wrócimy. Ale na dziś to będzie tyle. Też parę osób już pisało o przerwę, bo faktycznie dosyć długo gramy w te horrory. O! Ej, to fajne, to miło nawet, tak, że napisałeś iPhone o tym. Bo przynajmniej nie jestem smutny teraz. Dobra, rozejrzyjmy się, gdzie możemy dalej iść. Maskę załóż. Kogut Robert będzie dzikiem. No będzie, kurwa, wszystkie lochy ruchał, nie? On tyle jaj będą wyrzucać, to one nigdy tyle jaj nie wyrzucały. On generalnie jest zawadiaką, nie? Przenieśli go z farmy
Tam był taki stary farmer Zenek i on go bił, tego koguta, cały czas, codziennie. I on tam generalnie miał przejebane trochę na tej farmie. I oni go tutaj przenieśli właśnie do Slime Rancha z tej farmy. I on nie chciał tu iść, bo jemu tam było dobrze, bo on miał takie zapędy masochistyczne delikatnie. I on nawet lubił, jak go ten farmer Zenek bił, bo czasem po prostu się tak dobrze nastawił pod bicz, że go jebło w odbyt, nie? I go tam posmyrało, jemu było fajnie i jemu czasem zdarzyło się też jakieś jajko tam z dubska wypluć dzięki temu. I on był taki gender trochę transseksualny i on się czuł dzięki temu spełniony, nie? Nosił duży grzebień na głowie. Ale zawsze jego marzenia były takie właśnie, że delikatnie lubił jak trochę się go tam biło, jak ten farmer go tam właśnie bił, jak po pupie, jak czuł na pupie coś. Okej, kamienną kurę żeśmy zdobyli. O! To są kwadratowe truskawki tutaj. No tu jest kogut, co ważniejsze. Ten wyjebałem w chuj. To jest kurczaczek. Dobra. Eddie, ja kocham kurczaki. Wciągnę skinę, wiem wszystkim, myślę, że sobie je ościenę. Dostaniesz nowe warzywa, slimy i kury. Okej, okay, będę musiał sprawdzić w takim razie. No. I generalnie właśnie on się bardzo starał tam na tej farmie, żeby było dobrze i żeby wszyscy się kochali, bo on miał takie marzenia właśnie, żeby wszyscy się kochali. No ale ten farmer Zenek i tak go bił cały czas. I jemu się to podobało w sumie, bo miał taki fetysz. No ale go przenieśli tutaj do Slime World'a. I tu jest spoko temu kogutowi, ale on jest zamknięty i ma tylko kury teraz do dymania i nie ma kogoś, kto by go bił. Więc jemu tam było dobrze, skąd my go wycięliśmy. On był w takiej jaskini właśnie, jego tam tłukły te stworki i marchewką cię. Kurwa. Spierdalać! Dobra, w chuj. Wyjebią mi. No. I jemu było generalnie tam dobrze. Ale my żeśmy go wyciągnęli, żeby nam dymał te kury, te całą energię, bo jak ktoś lubi być na dole, to też często lubi być na górze jednocześnie, nie? Jak się na kimś wyżywali i kogoś bili, to on potem lubi to samo robić innym. I tak ma kogut Tadek właśnie. I on chce teraz, jego marzeniem jest, żeby zostać dzikiem, największym kogutem w kurniku i w sumie trochę jest. I on się w tym tak spełnia. I on sobie radzi. Ja sobie dyma te kury, nie? I jemu jest tam spoko, jemu jest już dobrze. Ale na początku się buntował trochę chłop. Strasznie mu się nie podobało na początku. I on cierpiał trochę. A teraz już mówi, że w sumie spoko te kurki są, nie? I je potesował sobie i one też go czasem biją. I jemu nie jest tak źle nawet z tymi kurkami tam sobie. Żyją sobie, nie? Ja mówię, mordo, może ci sprowadzić tego Zenka, żeby cię bił. On mówi, nie, Tomek, mi to już przeszło, nie. Mówi, to już jest ten rozdział życia w swoim życiu zamknąłem. Ja mówię, dobra, mordo, nie, skoro tak mówisz, luzik, nie, dogadamy się. Dogadamy się, mordeczko. No, zobaczmy, co tutaj. A, to jest ten duży chujek. Ale tam kogutów nie ma. Ale dobra, mamy drugiego koguta, który będzie nam w stanie produkować jajka. Co może być dosyć przydatne. Co na czacie mnie wyzywają, że nie wiedzą? To trzeba historii słuchać, a nie teraz nie wiedzieć. O kogucie Tatku opowiadałem i o jego farmerze Zenku. A teraz wracamy sobie na farmę, bo drugiego koguta niesiemy. Konkurencję troszeczkę. Oni właśnie znają się ze starej farmy, u starego makwacza. Oni byli i oni się rozstali potem. Ten Tadek poszedł do Zenka, a Mietka zabrali do korporacji. No i on tam trochę tak zdziadział w tej korporacji strasznie, pobijali mu do głowy, że teraz to jest ważne miejsce dla niego, ta praca, że on się musi starać, że jego wyniki to są też wyniki reszty. I to ważne było dla niego, tam praca w tej korporacji. On zdziczał trochę, on już nie będzie chciał tak. Ile kur nam się narobiło? Ty, Tadek, jesteś kurwa zajebisty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przybyło nam trochę tych kurek. Już stary jest. Stary kogut jeden się zrobił. A tu ze kurka uciekła. Dobra.
I różnie jest czasem przykro niektórym. A tu taki... Co tu jest? Range Expansion. 1500. Aha, to, ale tam nie mogę wejść. Okej. Okay. Duże marchewy. Witamy w kolonii. Bek, Mruczuś, dzień dobry. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie w naszej hajczowniczej kolonii. Mam nadzieję, że będziesz bawił się fenomenalnie, że dołączysz do obozu śmiesznych ludzi, że jesteś subem numer 32. Witam cię. Słuchajcie, no na 30 miał być ten horror, ale te 30 uzbieraliśmy chwilę po zakończeniu Containment Breach'a. Więc ja bym chciał, żeby teraz był przez chwilę Slime Rancher. Natomiast umówmy się tak, że jeżeli dobijecie 40 tych subów, to ja z automatu idę na horror. Nieważne, czy to będzie za minutę, czy za dwie, czy za 5 sekund po prostu, no nie? Także jeszcze za 8 subów wtedy my se lecimy już na 100%, okej? Okay? Dobra, pójdziemy mimo wszystko. Inaczej, zbierzmy trochę kilku tych lep... Kurwa, nie. Dobra, wyrzućmy to. Wyrzućmy te źryć do tych slimów. Kurwa, zjebałem. Nie wyskakuj, psie, jak nie masz pozwolenia na to. I tu wam damy takie różne rzeczy. Ja poproszę trochę kupy. To trochę takie oszustwo. Oszustwo to nie, bo to ja ustalam zasady. A nie wy, kutasiorze. Więc sobie nie życzę takich niemiłych tutaj komentarzy w moim kierunku. Źryć i dawać kupę. Horror będzie, ale też ja bym nie chciał, żeby tu cały czas był horror, tylko ja chciałem trochę w to ścierwo pograć, nie? To się przyznam. Dobra, plik portów mamy 14, pokrzycz. Co znaczy pokrzycz? Tu co naładujemy? Bardzo ładnie. Kury, ile on narobił? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście kur. Zajebiście, dobra. 310 mamy, więc możemy sobie odpalić teraz tak. Możemy sobie odpalić drugi zbiornik dla slimów. I to jest zajebiste, bo przyniesiemy inne ślimy teraz. Ile już jest droższe. Tak, kolejny koral zrobimy. I teraz pójdziemy po inny rodzaj ślimów. Nie wiem, niektóre pewnie trzeba będzie pojedynczo przenosić, ale jak im potem damy żryć w postaci kurek, to nam zajebiście cenną kupę dadzą. Idź szukaj tych skrzyń, no popatrzę trochę za skrzynkami, dobrze, jak tak krzyczycie. Ciebie mogę wziąć na przykład, ty latasz, to ja ci chuj zrobię. Mogę cię wyjebać tylko na głupi ryj. To sobie pozbieramy, żeby mimo wszystko ten cash mieć. Różowy, bo różowy. Was też nie mogę, bo jesteście zbyt duzi. Spierdalać. Kurwa, nie to chciałem wystrzelić, no. Spierdalaj. O, i tabi slime'a na przykład sobie możemy wziąć. Tu gdzieś jeszcze jednego widziałem, że był. Ciebie, dobra. I tabi plorty mamy dwa też, zajebiście. Tutaj gdzieś wystrzeliłem tego plorta jednego. Mieszańców nie możesz zassać, okej. Okay. Ulepsz klatki na slimy. Na razie nie ma potrzeby aż tak, bo one nie wyskakują, jak jest, jak są ich takie małe ilości. Mam, nie chciałem cikadu. Ale on lata, więc ja go nie chcę. Bo nie mam na razie takiej klatki, żeby mógł latającego przechowywać, no nie? Zobaczymy też, czy jeszcze jakiegoś tabi slime'a złapiemy. Czy jakiś inny... Ło! Wyskoczył se na mnie. Siadaj, mały kurwiu. Opowiem ci o kogucie. Ja nie wiem, czemu wy się śmiejecie z historii. Kurwa, wróciłem się w przypadek. Ale dobra, skoro już tu jestem. I tak. To sobie wrzucę tutaj tych dwóch. Na klatkę możesz lepszy dając siatkę na Fusit. High Walls, Music Box, Airnet, właśnie żeby łapać, Solar Shield, Demolish. Można robić dużo rzeczy. Dobra, tu mam tych kotów. To jest zajebiste. Tabi plorty 23 aż są warte, więc zajebiście. Dobra, a teraz jak wezmę se kurki, dwie na przykład, albo trzy. Okej,
Kuraka zostawię. A te kurki dwie dam tu. Czemu tylko jeden jest? Gdzie jest drugi? A, jest drugi, dobra. Możesz zjeść kurkę? Tak, bo ty jesz tylko mięso. A tu jest Slimepedia. Tabby Slime. Favorite Stony Hen. On wtedy będzie dawał dwie kubki za Stony Hen. Okej. Okay. A ty masz jaki favorite jedzenie? Bez favorite. Ej, wybieg se. Dlaczego se wybiegł? Chuju, wracaj tu. Macie źryć? To proszę mnie nie wkurwiać. Dobra, tu masz kurę też. Łap kurę. Chyba, że nie jesteście już głodni, dobra. To nie ma znaczenia. Wezmę te kury w takim razie z powrotem. Tu oni będą mi uciekać, będę musiał ich ganiać, kurwa. Albo jakoś będę musiał rozbudować sobie tamtą siatkę. Zdecydowanie. Horror z Gimperem. Popij, pomyśl, potrzyj, pokrzycz, poleż. Zajebiste. Klatkę z kotałkami musisz powiększyć, bo się będą bawić Prison Breaka. Kurwa, będą uciekać, tak? Rozumiem. A za 200 mogę coś tu ulepszyć? High Walls 350. Kurwa, no to idę zbierać cash. W takim razie. Tu chcę 3 koguty i różowe slimy. No to chuj, nie mam kogutów. Aż tylu, żeby dać. Tu gdzieś skrzynka ponoć jest. Ktoś pisał, że zaraz przy wyjściu z farmy. Marchewki! Niniejszym rekwiruję te marchewki. Dobra. Tu coś mogę zarekwirować? Nie mogę, z tego drzewka za bardzo. Dobra, to jebać. Tu coś jest. Jakieś drzewko. Łooo! Jedzenie! Zajebiście. Tamte, które mam teraz po 23, to one tylko mięso, więc... No to ciężka sprawa może być. Marchewy! Dziękuję. Jak dasz swoim slimom gówna innych slimów do jedzenia, to one się zmutują i będą ci dawać dwa różne rodzaje kup, więcej hajsu. Jak nakarmisz tego ogromnego slima, to on wybuchnie i da ci klucz do nowej krainy. Są tam najlepsze slimy, czyli Honey Slime. Dają najdroższe kupy. Kurwa, ale to jest przekminione. Tego dużego muszę nakarmić. A to ile ja mu muszę dać jedzenia? Chyba dużo, nie? Chyba za mało mu jeszcze jedzenia dałem, nie? Okej. No, chyba dużo więcej potrzebuję mu dać tego jedzenia. Okej, faktycznie. Zajebiście. Ale dobra, to jego nie będę karmił na razie. Kurwa, znarmowałem tylko to całe jedzenie, które mogłem przerobić sobie na hajs, no nie? No dobra, mam koguta kolejnego, to jest zawsze coś. Zawsze do przodu. Tu jest skrzynka też. Dobra, ciebie nie chcę i tak. To są bogofruty, dobra, bierzemy to. Zajebiście, dużo raczej oznacza dużo cashu. To trzeba mieć. Bo dużo cashu oznacza, że możemy zaraz wyższe ściany postawić i tam tych chujów sobie przechowywać bezpiecznie, no nie? Ale bym chciał ich mieć więcej. Jest Tabby Slime, kolejny. Zajebiście, jak się uda jeszcze ze dwóch, trzech znaleźć, to będzie w ogóle zajebiście. Tabby Slime kolejny. A tu są Stony ten, henheny. Stony hen, dobra. Tu się dymki biją. Tabby Slime'a mi dawaj. Tabby Slime. Tabby Slime. Tu jest kamienna kura jeszcze. Dawaj kamienną kurę. Wyjeb to pogofruty. A pozbieraj to.
tabiplorty tu, które są. Bo one są dużo warte w sumie. Kurwa. Dawaj, dawaj. O kurwa, te dynie biją. Wypierdalaj. Dobra. Tabiplort kolejny. Wtedy nie mogę wyjebać w sumie. Wypierdalaj. Dobra. No już je wyrzuciłem wszystkie. Tabi slime'a sobie bierzemy. Dobra, i tak, tabi slime'ów mamy, tabi plorty też pozbieraliśmy. Tu jest skrzynia. Stony hen kolejne, zajebiście. Okej, to jest tyle z tych rzeczy, co tu będziemy zbierać. Jeszcze jeden tabi plort. To nam daje już setkę. I tak, 7 tabi slime'ów jeszcze. Koguty! Bak, 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 kurwa. Bak, 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 kurwa, bak, 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 kurwa, bak, bak. Kurwa, wri, dostaję od tego ścierwa. A nie wiedziałem, ile jeszcze do tego dużego mi tam brakowało, to sorki, memorki. W kontekście, że tam piszecie, że pogo fruty wyjebałem, jak mi mało już brakowało. To sorki, nie wiedziałem, że już niedużo. Dobra, idziemy na farmę, w takim razie wracamy. I zaraz zobaczymy, co tutaj dalej. Teraz na pewno tak. Te mi spierdoliły pewnie tabi slimy, czy nie? Siedzą chujki. Siedzisz tam, kurwa. Będziemy produkować ryć. A co mogę odblokować nowe? Nie, co mogę... A, tu mam slimepedia, okej. Tu marchewy mi się porobiły. Twoją starą mam. Matka V. Dotacja za 30 zł, aż dziękuję. Tomku, czy mógłbyś w wolnej chwili obczaić mój nowy kawałek? Myślę, że trafi w twój gust, być może komuś innemu również podejdzie. Dobrze, sprawdźmy go. W dobrą stronę. To oczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim druku twym gram. Co dzień to oczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim druku twym gram. 2016 wszedłem ostro i się staram już nie latać po tych ścieżkach, które prowadziły marazm. Stały dopływ hajsu tu mnie trochę uspokaja. Tym bardziej, że bez sensu już go nie rozpalę. Chwilę temu cały czas dzień panny i wuda. Nie liczę tego, wyszłaby pewnie nowa fura. Próbowali mnie ustawić, pokazałem im bazura. Sam się ustawiłem, patrz na insektu, tu lata w nowych butach. To jedna z pasji, która w duszy gra. W końcu sam decyduje, na co wydaje hajs. Wbrew mi wyrzutów nie zabiorę go na tamty świat. Bo nikt z nas nie ma możliwości, by zatrzymać czas. Nie chcę marnować szans, spełniać marzeń snak. Liczyć kolejnych strat, bać się kolejnego dnia. Biorę nogi za pas, zdobywam co się da. Teraz moja jest gra, nie ma mowy, bym się poddał. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim kruchu twym bram. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim kruchu twym bram. Wyściłem emocje wraz z duszem pod skórę. Potem przelałem na kartkę, teraz wszystkie krzyczą górę mi. Trzymam się swych zasad, za którymi stanę murem. Bo to w tych czasach pozwala mi stanąć ponad tłumem. Wyścigów szczurów na zabój gna. Ja już z samego początku odrzuciłem w nim udział. I chociaż wiele razy w życiu kusił mnie ten hajs, to od milionów na koncie wybrałem własne ja. Bo co wtedy, kiedy omija cię satysfakcja i nie masz już pojęcia, kiedy poległa pasja. Któregoś dnia sam pieniądz już ci nie wystarcza. Wcielasz się w rolę korporacyjnego skazańca. Nie ma już od dawna z kim pogadać o przyjaźniach. Okrutna jest prawda, w końcu tego zaznasz. Zawartość portfela w życiu nie jest ważna. Liczą się ludzie, którymi się otaczasz. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim kruchu twym gram. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs. Każdy do przodu ten cały syp has. Słyszysz raz właśnie w swoim kruchu twym gram. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie o mały hajs.
Każdy do przodu tęca usypka. Słyszysz raz, właśnie stoi w ruchu twych bram. Co dzień toczy się wokół ta gra. Nie pozwól, by twoje życie omamy hajs. Każdy do przodu tęca usypka. Słyszysz raz, właśnie stoi w ruchu twych bram. Tak, okej, okay, ale... Ale też nic rewelacyjnego, tak bym powiedział, wiesz? Tak jest spoko sobie, ale... Ale ciężko, tam nic nie było takiego, wiesz, charakterystycznego, albo co byłoby jakoś wyraźnie fajne, ciekawe. Tak, 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 średnie strasznie. Bardzo przeciętne. Co to jest? Spierdoliło. Ej, nie wiedziałem jak to działa, kurwa, i chyba mi jakaś okazja uciekła. Tak czuję. Cześć, kuro. Kury sobie zbieramy oczywiście, bo warto. Weźmy sobie w takim razie, chodźmy jeszcze do tego grubego. I spróbujmy mu dać trochę żarcia, tylko jeszcze najpierw faktycznie trochę zbierzmy. Dodatkowo. Kurwa, nie bij mnie, poryju głupim moim. Kurę se weźmy. Które są zawsze ważne. Nie potrzebuję tego slajma. Różowego. Tu są gówna różowe. Można by to zbierać na cash, ale tak szczerze to mi się nie chce. To był złoty znicz. No tak, ale... Nie wiem. Dziwny ten złoty znicz w takim razie. Quidditch przegapiłeś. No próbowałem go złapać, no ale chuj wyszło, no widzieliście. Proszę mnie nie bić. Nie chcę też chikabu. Nie chcę ich. Spierdalaj, kurczaczku. He, wyjebę go. Tych tabi slajmów więcej nie potrzebuję chyba, nie? Ale wezmę je i tak, żeby im móc dużo kur w przyszłości wrzucać. To jest ten tabi slime pewnie duży. Jego też pewnie mogę rozpęknąć, żeby jakąś kolejną rzecz tam sobie zdobyć. Tutaj są te groźne ślimy. To nie chcę. Dobra, chodźmy do grubego. I dajmy mu te karotki i pogofruty, które mam przy sobie. Tędy, może to bez znaczenia, którędy sobie pójdziemy. Okej, okay, kurwa. Idziemy w takim razie, trzeba rozbudować se farmę. I tu jakby wiecie, tu jest już... Wszystko już mam rozkminione na patencie, jak to zrobić. Także w ogóle się nie ma o czym martwić. Tadek tam rucha te kury jak pojebany. On już mi narobił tam tyle kurek, że będę miał milion pieniądzów. Pieniądze są ważne, jak wiemy. Hajs się musi zgadzać. Ten wielki tabi opierdala mięso tylko, no domyślam się, ale ten pierdala wszystko. W chuj, jeszcze się nie rozpękł. A tu nic nowego nie wyrosło. No nic, to będziemy musieli po kolejne iść w takim razie. Te kurki wrzucimy tym tabi slajmom. To sobie trochę cashu zarobimy. Oni zajebiście te kury przerabiają na złoto, że tak powiem. No bo tych różowych kur mogę sobie w sumie pozbierać, bo ich tu sporo leży. Więc warto to pozbierać na cash po prostu. Dobra. Kolejne kupy różowe. Jak tabi slajmowi damy różową kupę, tak, do zjedzenia, to on chyba sobie zmutuje, tak, i będzie jakimś takim połączonym typem, jeżeli dobrze rozumiem. Ten różowy kury też je, no je, ale to się marnuje wtedy. Bo jak temu różowemu damy kurę, no to on da mi tylko tego plorta wartego 8, ale... on mi da plorta wartego 8, a jak... A, nie mogę więcej. No to możesz na czwartą pozycję brać, nie możesz. Dobra. Jakąś skrzynię na wejściu omijam, coś mi piszecie. Czyli tu gdzieś musi być. To ja ślepy jestem. No, jestem ślepiutki bardzo. Chuja widzę. Okej, okay, zróbmy teraz... Co ty tu kurwa robisz? Jakim prawem wyskoczyłeś? No, zobaczmy jak te kurki bez cenzurki tutaj się rozwijają. No i trochę jest tych kurek. I to spoko. Powrócam wam tu kury. Żebyście pozjadali se. Skaczcie kurwy małe.
Chuj wam to da. Tutaj sobie powystrzeliwujemy te pink plorty, żeby mieć trochę cashu. Złotego trzeba czymś strzelać zamiast zostać. Wtedy się ze strachu posra złotym plortem, który jest warty fuj, złotego złapać się nie da i plortem nie da się nakarmić innych slimów. Okej, okay, a złoty jest wart? 260, zajebiście. Okej, okay, to będę wiedział już. Marchewy se rosną jeszcze, spoko. Tabi slime'a jeszcze jednego, to wpierdolimy, niech se pozjadają te kury. Tu se pozbierajmy całe gówno po was. Bo żeśmy marchew pozbierali. Dobra, ty jeszcze gówno tu dałeś. Slimy zostawiamy z powrotem. Plorty zbieramy oczywiście. Zrób zadanie. A jakie ja mam zadanie teraz do zrobienia? Tu są gdzieś questy? Nie, tu nie ma questów już. Slimepedia, achievements. Options. Jakbym wiedział, czy tu jest jakieś zadanie jeszcze, ale chyba już nie ma. Dzięki domku za opinię, matka V. Spoko, polecę mi się na przyszłość. Na luzaczku, mordeczko. Tu nie wiem, czy się mnożą, czy się nie mnożą. Chuj, niech se będą. Karotki! Wszystkie zbieramy. Kurwa. Będę musiał mieć potem jeszcze ten. Dobra, tu wam wpierdlamy, żebyście mi produkowali. Co z Darkest? Tak, będę grał koło północy. To może i tu już są. Oczywiście, że już są, zajebiście. Bierzemy. Ślicznie. Zbieramy wszystkie, oczywiście. Pięknie. No podnieś się, dobra. Wpierdlamy wam tutaj, żebyście produkowali dużo gówna. Zajebiście. I wy se róbcie, póki mnie nie będzie. Skrzynia za środkową skałą. Chuj wie. Tutaj? Tu jest, dobra, widzę, faktycznie. Heartbeat. A tam są jakieś slimy, których Heartbeat jest ulubionym. Rock Slime. To Rock Slime'y będziemy musieli zebrać. A Heartbeata sobie zasadzimy póki co. Tu se weźmy. I co, zróbmy garden. I Heartbeat damy. Zajebiście, i on sobie to będzie rósł. Mega. Nakarm różowego grubasa. No zaraz będę patrzył za nim może, faktycznie. Ale nie wiem, ile trzeba mu jeszcze dać tego źryć. Może trzeba mu dać w chuj. Kto to wie, nie? Szkoda, że slimami go nie można karmić. Tu jeszcze se rosną. Dobra, tu kubki pozbieramy. Wypierdalać gnoje. Rock slimy popatrzmy w takim razie. Żeby zrobić nowy kontejner sobie na nich. Skoro mamy Heartbeaty, to sobie i rock slimy weźmiemy teraz. Przejmiemy. 20 pink plortów pozbieraliśmy. Ogrody też można upgradeować. Już mało zostało. No dobra, to zobaczymy zaraz w takim razie. Jak znajdziemy jakieś żryć, jakieś warzywa, owoce, kurwy, rock plort, nie chcę rock plorta, tylko rock slime'a bym chciał, chętnie, bym sobie wziął, chociaż rock plort, o kurwa, no i dynia, man, trzeba ją wyjebać, bo będzie zabijać ich, nie, chodź tu chuju, proszę wyjść z kosmosu, bo ja sobie nie życzę takich zachowań. Nie chcę fosfor. No i chuj, dobra, mniejsza. Chodźmy dalej, te rock slimy chciałbym znaleźć, żeby móc im zrobić osadę. Dobra, jak mówicie, że już mało zostało, to wierzę na słowo. Jest rock plort i rock slimy dokładnie bym chciał. Tu jest jeden. Ale to rock plorta muszę wziąć. I rock slime'a zassać. Jednego tylko mam na razie. Ten se zjadł i zmutował. Trzy te kabery weźmy, dobra.
tę stronę już nic nie ma za bardzo. A nie, tutaj jeszcze możemy iść, ale to jest ten mostek. To jest ten grubas, którego trzeba kurami nakarmić. Tutaj rock slime'ów raczej nie ma, to są te agresywne latacze. Ale są te truskawki kwadratowe, dobra, bierzemy to w takim razie. Wyjebali mi w ryj. Głupi, dobra. Jakiś rock slime tu może jeszcze do podniesienia. Kurwa, dynia, trzeba ją wyrzucić. Chodźcie tu chuje. Was wypierdolimy do wody. Żebyście mi tu nie psuli miejsca, gdzie mi się farmią moje slajmy. Proszę wykurwiać łaskawie, bo tutaj się respią te rock slajmy. Co będzie po Slime Rancher? Darkest Dungeon na pewno i myślę, że sobie jeszcze zagramy przez chwilę w SCP. Coś zjebałem, no bo tu trzeba dołem przejść, jest noc. Rock slime? Nie, kura. Ale zwykła, nie mogę jej wziąć, dobra, to luz. Rock slime'a drugiego nie widzę. Kurczaczki tu są, spoko. Dynia się kurwa panoszy. Dobra, chuj, nie chce mi się jej zabijać, niech se pożera. Czy powinienem czyścić chyba? Przepraszam. Już dosyć późno jest. No skoro już dużo nie zostało, to sprawdźmy. Kurwo! Rozpęknij się. Już się trzęsie. Już nie jest daleko, dobra. Zbierzemy jakieś marchewki z farmy. To go nakarmimy po prostu w ten głupi ryj jego. Bardzo sympatyczna... O, ty chuju. Wyjebał się do wody. Bardzo sympatyczna muzyka to jest tak swoją drogą. Ała. W ryj sobie dostałem, głupi. Marchewki, moment. Eddie, ja kocham marchewki. Dobra, moment, idziemy. A tu co jest, jak tu zejdziemy? A, tu jest ta jaskinia. Nią też co, możemy do grubego przejść? Żryj to chuju. Odbija się już od niego, co jest? Do mordy mu może, muszę tym wtrafiać. Łooo! Kluczyk! Kluczyk, slime keys, zajebiście. Zajebiście. I heartbeata sobie możemy zasadzić. Dałem mu do buzi, tak się to robi. Skurwysyny. Oh yeah. To jest też skutek. Dwa piwa i przerwa w dostawie. O wy kurwy dynie, spierdalam stąd. No dostał cukrzycy grubas, nie? Dobra, zobaczmy w jakim stanie jest tutaj farma. Czy nam slimy nie pospierdalały. Usiądę sobie tak. Teraz tak, tu se heartbeaty rosną. I całkiem zajebiście. Dobra, tu se marchewy rosną. Kurkę sobie damy tu, żeby się mnożyła. Pink plorty sobie powpłacamy na początek. Bardzo ładnie. Pink plorty pozbieramy stąd teraz, bo tu marchewki zostawiliśmy. Jeszcze w chuj marchewek tu jest. Dobra. Wy tu produkujcie główienko. O, wy też mi ładnie naprodukowaliście tutaj skórek, zajebiście. My teraz tak, pink plorta tutaj dajemy. Na rock slime zrobimy zagrodę, trzecią. Tu co zrobimy? Koral.
Pytanie, czy Rock Slime tutaj możemy utrzymać. On jest wegetarianinem i on herdbity lubi jeść. I on za herdbity daje nam dwie kubki, tak? Urósł se, zmniejszył się. I dwie kuby dostaliśmy, zajebiście. Rock Slime. Tu sobie pozbieramy, kuby również, zajebiście. Tabi plortów, kurwa, 11. No cashu zajebiście dużo będziemy mieć. Jeden nam wypadł chyba, czy nie? Nie, wydawało mi się, dobra, zajebiście. Tabi plorty i rock plorty w takim razie wpłacamy. Rock plort jest wart 20, tabi plort 19, kozak. A, bo im więcej ich wpłacamy, tym mniej są warte chyba, tak? Czy im więcej slajmów mamy tego rodzaju? Poszły w dół. Rock slajmy poszły w górę, okej. 482 punkty mamy, tak czy siak póki co. Właśnie renderuje fany moment, czy mogę tu podesłać? Pewnie, śmiało. 33 minuty tu jeszcze. Herdbity se tu rosną. Można powyciągać tak siłą. Popodrzucamy temu Rock Slime'owi X5, żeby on sobie je żarł. Jak ja sobie wrócę, to sobie mu je... sobie pozbieramy kupy. Zajebiście. A pozostałe herdbity to nie wiem. Tu mogę wystrzelić w sumie. Chuj. No wybiemy wszystko do niego tam. Cena główna jest generowana losowo, okej, rozumiem. Wiemy tu te herdbity, no bo co innego mamy z nimi zrobić. Zobaczmy, czy się kury mnożą. Ile tam czego jest. Tyle, ile ich tu wrzucałem. Ciężko mi powiedzieć, tak szczerze. Zróbmy tak. Tak zróbmy. A pozostałe damy... Rok będzie jadł, aż się zesra. Dobra. I teraz tak, pozostałe damy tu. Koguty se wszamajcie. Tu wszamajcie se kurki. Nie wyrzucicie mi główienko. Tutaj też wyrzucacie sobie główienko z marchewek. Rok tutaj se będzie jadł. Te, musimy więcej Rock Slime'ów zdobyć. Co za brednia. Co za brednia. Ej, zajebiście się wkręcam w rozwijanie teraz tej farmy. Potrzebuję Rock Slime'ów, no nie? Marchewy sobie mogę wziąć. I mam tego Slime Kija teraz, mogę gdzieś dalej iść. Są też marchewy. Mogę sobie ich pozbierać, żeby mieć przy sobie. Jest mega sympatyczna gierka, no. Rock Slime'a chcę, nie zbieram tych henhenów. Tam żeśmy już rozpękli grubego. O, proszę. Pięknie, Rock Slime. Mamy już drugiego. I to jest zajebiste. Krusza może odblokować nową lokację, domyślam się. Zwykłego henhena nie chcemy. O, zeżarł go, dobra. A różowego gówna już nie zbieram i tak mam go dużo w wiosce. Wolę sobie... pochodzić gdzieś tutaj. Może Slime Rancher na YouTube'a. Można by, ale to wtedy i tak... Rock Slime! To wtedy i tak na zmianę... wtedy i tak na zmianę z... Tabi Slime'a nie potrzebuję, ale Tabi Plorta jak najbardziej sobie pozbieram, jeżeli będzie taka możliwość. Chyba, że lepsze rzeczy tutaj znajdę. Ale nie widzę tu lepszych rzeczy, marchewki mogę. Wtedy na zmianę i można by i trochę na streamie, i trochę na YouTubie go robić, no nie? Najpierw bym mógł postępy od czasu do czasu po prostu wrzucać. Okej, tu nie ma nowej lokacji, tylko są groźne rzeczy. Za nudne by było na YouTube. Właśnie dlatego na YouTube trzeba by to robić tak, żeby od czasu do czasu pokazywać progres, co zrobiłem na farmie. I opowiadać jakieś historie o kogutach nowych, o nowych ślimach, które se przyszły, bo se przychodzą nowe ślimy. Teraz już jestem zmęczony, więc teraz już nie będę wymyślał. Tam dalej jest lokacja nowa. Dobra, to zaraz tam pójdę. Rock Slime'y na razie chcę. Tu jest Under Construction. No, wziewam sobie delikatnie już.
Zmęczony jestem faktycznie. Karotki. Pięknie. Powrócamy do tych różowych ślimów, sobie je. Co ja można by tych, teraz jak mam te ogródki już, to mógłbym tych różowych ślimów zebrać więcej. I ich karmić po prostu, nie? Za tymi groźnymi rzeczami jest lokacja, dobra. Daily Slime, Slim Vlog. Tutaj są te bitharty będą rosły, tu zarosną marchewy. Tu są te różowe, chuje. Tu rock slimy wpierdalamy. Zajebiście. Wam tu kurki rzucamy. Tabi plorty, pozbierane wszystkie ślicznie, nie wszystkie jeszcze. Pięknie, 14 tabi plortów, coś ślicznego. Chuje wybiegają. Proszę wracać tu. Podwyższymy sobie tutaj dla pink slime'ów to. Music box plays smoothing tone that greatly reduces slime agitation. Ernet. Force barrier that covers the top of a coral. It can take a few hits before needing to recharge. Solar shield. In a case a coral in dim shade, protecting slime sensitive to light. Plort collector. We lock them up two types of plort in coral at regular interval, depositing them into a storage tank so long as space is available. I autofeeder też możemy mieć. Zajebiście. Dobra, na razie high walls sobie tutaj wrzucimy i będziemy tu więcej tych ślimów dawać, nie? Będziemy im tu wrzucać w chuj tych marchewek i w chuj tych ślimów, żebyśmy mieli, nie? Żeby one nam nie wybiegały. Kurki niech się tu ruchają jak chcą. Ulepsz ogródki. A ile to kosztuje? Twice as fast, 500. Okej. Okay. Tu potrzebujemy, a tu sobie możemy rancho powiększyć jeszcze. Dobra, ale na razie nie potrzebujemy. Dobra, bierzemy sobie w takim razie różowe ślimy jeszcze i wrzucamy ich tam. A, tabiplortów jeszcze 14 mamy do wpłacenia zaraz, zajebiście. Zbieramy was, skurwysyny małe. Będzie mi pieniądze generować. Oh yeah! 20 sztuk nawet. Zobacz jak robię nitro. Chuja, sorry za jakość, kace gimper. Nitro versus magik, a to już widziałem. To jest to samo, wszyscy magicy mają kurwa tę samą sztuczkę. Zbierajmy sobie to. Dobra, pink ślimów mamy już 20. Plort jeszcze możemy pozbierać, który tu leży se porozwalany. To wiadomo, nie jest dużo. 140 za pełen bak, ale zawsze to jest coś do przodu, prawda? Ten na tym overgrowth jest już pizdu kur. Idź do nowej lokacji, jest ona za złymi rzeczami. No to zaraz pójdę sprawdzić. O, tabi plort tutaj, proszę bardzo. Zajebiście, jeszcze jeden tabi plort. Kozak, mamy dużo do wpłacania bardzo. Tu bogofruty se rosną jeszcze, dobra, bobofruty. Idziemy tak, pierdolić slajmy. Idziemy se pierdolić slajmy, pierdolić plorty. Pogofruty wrzucić do pink slime'ów. I zaraz poogarniamy, teraz idziemy tak. Tutaj pink slime'y. Pięknie. No tu nie ma dużo kurek. Są te co wrzuciłem i to wygląda tak jakby się nowe w ogóle nie robiły. High walls. Heinz will produce eggs twice as fast. Musiałbym chyba kurczaczki ty wrzucać, nie? A co ty tu robisz, chuju? Mały. Dobra, wpłacamy plorty. Zbieraj tyle tych slimów, potem jak będziesz mógł mutować, to będą dwa razy większe, będą spierdalać ci, bo klatka będzie za mała. A, nie zbieraj tyle tych slimów, okej. Okay. To najwyżej je wyjebiemy potem. Pięknie. Hajs się zgadza, kurwa. Okej, teraz tak, mamy 614. Więc pytanie, czy... Special Ranchers Blend containing from the most blocked minerals. Crops grow in natural soil, always yield the maximum harvest.
twice as fast. A, moment, pozbierajmy sobie jeszcze tu. O, właśnie, mi narobili trochę kupy. Zajebiście, rokowej. Ślicznie. 10 rok plortów mam. Tutaj coś sobie próbują wyskoczyć, ale chujowo im idzie dosyć. Tu mamy marchewki do pozbierania, zajebiście. Dobra, marchewy wszystkie mam stąd. Idziemy teraz tak, rok plorty sobie wpłacamy. 20, zajebiście. Dobra. Karotki wrzucamy do różowych slimów. I tu już rzucę auto harvester. Plot collector. Plot, tak. Jak to działa? A kliknąłem nie to co chciałem? Nie, no dobrze kliknąłem. Nie auto feeder. Tylko plot collector chciałem. Tylko trzeba chyba wskazać, co musi zbierać, nie? Kurwa. Jak to trzeba tu zrobić? Pierdol tam żarło. Chuj odbija się też. Chuj, nie działa tu nic. Chyba nie. Jak to kurwa działa? Slimepedia. Coral. Plort will vacuum up to types of plorts in a coral at regular interval. Depending on into a storage tank, so long as space is available. Potrzebny ci storage tank. Ja muszę coś takiego dokupić, rozumiem. No ale tu nie mogę. A ty sobie mogę coś dla siebie kupić, nie? Tank booster. Musisz czekać, z czasem to zbiera. Samo wciągnie po czasie. O, faktycznie, jest 40 ich. Okej, rozumiem. I teraz sobie mogę wyciągać w ten sposób, okej. Dobra. Wszystko łapię już. Faktycznie już działa. Teraz sobie tylko wpierdalamy to tutaj. W ten sposób. I sobie dalej możemy stamtąd zbierać, no nie? Tutaj trochę porozsypywało. Okej, tak sobie wyciągamy, zajebiście. Dobra. Idziemy wpłacić kolejne plorty w takim razie. Dobra. Idziemy w takim razie jeszcze wyciągnąć. I do końca już wyciągamy stąd. Zajebiście. Jak im potem wpierdolimy tam żarcie, to oni sobie będą produkować dalej gówno. Kiedy kończy się stream? Koło drugiej w nocy najpewniej. Tak mi się wydaje, że tak sobie skończymy. Dobra, to są marchewki. Zbieramy. Bardzo wolno tutaj rośnie. Mógłbym to jakoś zaupgrade'ować. Na karmieniu roku by mi zależało. Twice as fast. Dobra, to sprinkler. Podlewaczkę sobie włączymy, żeby one rosły dwa razy szybciej. Tutaj coś nam wyrosło. Na razie nie. Dobra, to na razie wrzucimy to tu. I lecimy coś tam jeszcze pozbierać. I chodźmy sobie tym kluczem odblokować dalszą przestrzeń. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Są nowe ślimy, ale jeszcze bez kupy. Kurwa, nie mam czym napierdalać w niego, ja pierdolę. No i chuj, uciekł, ja jebie, bo nie miałem nic. Tyle go było. O, co za żałość. Zły jestem. To był rock slime, ale chuj, zjadł plorta. I tyle go było, zmutował se.
Ojej, ale jestem zły, nie miałem nic przy sobie. Myślę, że te kury brać. Kury i pogofruty mógłbym. A zobaczymy, najwyżej je wyjebię, bo w tej nowej lokacji ponoć coś ciekawego jest. Więc zobaczymy. Tak w sumie. Co z tego wyjdzie? Kolejne pieniądze uciekły. No i to zły jestem strasznie za to. Chodź tu chuju. Kurwa, przyjebał mi. Dobra, ale mam go. Dużo pink plortów. Gdzie on jest? No i chuj, nie ma go. Jezus, no ale jestem zły. Drugi raz wyleciał. Drugi raz wyleciał, nie? I chuj, drugi raz. Ja pierdolę. Ale siano. Dobra, chodźmy. Napierdalamy tu przez te niebezpieczeństwa jak najszybciej. Miejcie z tego kół, bo tam jest dużo rzeczy. No dobra, to spoko, zobaczymy sobie. To tutaj jest, nie? Damos blanket. Ładnie tu. Mega tu jest ślicznie. A tam możemy sobie wskoczyć, tak? A jak będziemy mogli wyskoczyć stamtąd? Jupi! O kurwa. Tabi slimy, zwykłe slimy. Banan, ja tam wolę Diablo 2. To miłe nawet z twojej strony. To jest jakiś nowy ślim. Co to jest? Jego w wodzie trzeba chyba trzymać, nie? Puddle slime. Keep one in your boot and you will always stay cool, but it's worth. 9 zł od 217. Mikorollo pijany lub niespełna rozumu. Dwie kury, spoko. Tu są te. Wody mam 5 sztuk, nie chcę, nie potrzebuję. Ale Stony Hand sobie pozbieram bardzo chętnie. Dobra. Pływajcie se chujki, jak chcecie. Te dynie może wyjebie, czy cokolwiek to jest, ale wyglądało generalnie, jakby chciało zrobić krzywdę. Pozostałym ślimom. Dobra, zajrzymy tutaj. Tu są wybuchający jacyś slimowie, to się wybuchuje wszystko. Kurwa. Chuj mnie wybuchnie zaraz. Tak się skończy. Chodźmy dalej. Oni są agresywni. Dobra, żyje. Okej, przejdźmy sobie dalej. Wow. Tu se latają te łebki. Co to są za ślimy? Honey slime. Nothing is sweeter than a recently plort of honey. Dobra, pozbierajmy ich. Stony hand tu są. Czy to jest jeszcze jakiś inny? To jest jeszcze jakiś inny rodzaj kur. No dobra, spoko. Dobra, dobra, wziąłem honey slimy, spoko. To gra na streamy, a ja wziąłem, kurwa, honey slimy, yeah. Chyba to są te chuje groźne. Teraz pytanie, jak wrócić? Czy bez jetpacka się da? Kolejny, honey slim. To jest jakiś zmutowany. Dobra, 5 już mam honey slimów, zajebiście. Kurwa, zjadł kurę i chuj. Są dwie jakieś inne kury, dobra. Stone, to był Stony Hen? Nie, bo się odbija. Muszę znaleźć jakiś sposób, jak stąd wyjść. Stąd przylazłem, nie? Chyba.
Tak, tu w górę przylazłem. Pytanie, czy mogę się w ten sposób stąd wydostać. No właśnie nie. Pytanie, jak się stąd wydostać w takim razie, jeżeli nie mam jetpacka. Na końcu masz teleport prosto do bazy. Bierz jak najwięcej honor i slimów. Okej, czyli musimy przez całość przejść. Dobra. Czyli bez wracania się spróbujemy do bazy przelecieć. Dobra, to chodźmy dalej. Pomutuj sobie slim. Polecam wybuchowe miodowe. Oba warte ponad 40. Na razie się boję takich rzeczy robić. Jak mutowanie slimów. O kurwa, już się dynie rozpanoszyły. Wszystko popierdalają. Ja mam chyba miodowy latający. Chuje! Spierdalać. Dobra, minąłem se ich. Może tu miodowe jeszcze jakieś będą. Lata. Czy już nie? Tego ptactwa nie mogę brać w ogóle. A to są zwykłe henheny, tak? Dobra, to pozbieram tych kur ile mogę. Więcej chyba mi dadzą niż ten paddle slime. Mam honey slimy i tak. I będę nowe zakładał. I rock slimy mam też, więc tu w ogóle na luzaczku. Spindalaj, dobra, gdzieś dalej trzeba iść. Tutaj? Tak? Nie, stąd przylazłem. Stąd przylazłem, więc dalej. Ło! Honey slimy kolejne, zajebiście. Tu mogę iść dalej. Honey slimy. Pomyślimy, dobra. Tu jest ten pudle stream, drugi. Ślim. Co to jest za kura? Briar. Briar heny tu są. Honey slima bierzemy, skrzynkę rozwalimy. Nic ciekawego. Tam się biją łebki. Bok, 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 bok. Jeszcze jakaś inna kura. Jakbym mógł sobie ekwipunek jakoś powiększyć, byłoby zajebiście, no. A, i tu mam teleport do bazy. Kozak. Dobra, to teraz tak. Teraz tak. Tu was wrzucamy. Tu wrzucimy se kurki. Pozbieramy sobie to. Dobra. Pink plorty tutaj wpłacimy. Za honey slime jest 46 aż za to co one dają. Zajebiście. Przeczytajmy sobie o nich trochę. Mint mango. The greatest danger. A honey slime composed of hyper sweet slime compound. Most slime scientists. Is found in their plorts. Honey plorts are the sweetest, most delicious plorts known on the far, far range. Other slimes can detect them from much farther away than normal plorts and will do everything in their means to get it. A ranger with honey slimes need to be careful about unintended largos of wars. No dobra, trudno. Ale potrzebuję ich, bo one zajebiście dużo mi dadzą. Keszu. Koral. Tu za karotkę wrzucimy do was. Dobra, do honey slime'ów wyjecie wszystko? Nie, wyjecie tylko owoce, warzywa. Dobra, to dawaj. A, to jest veggie. A one jedzą tylko frut. Tu mi nic nie rośnie. Albo idzie to strasznie wolno. Dobra, to potrzebuję jakiś owoc dla nich w takim razie. Bo one nie jedzą warzyw, a to są warzywa. Dobra, wam tu pierdolamy to. Trzeba będzie posadzić zaraz jakieś kolejne farmy. Czy gdybym wysłał ci pliki gotowego Diablo 2 z Hademonem, to zagrałbyś na następnym streamie? Nie wiem czy na następnym, ale kiedyś można by zagrać na pewno. Rok plortów, dużo, zajebiście. Wyjecie. Kardę, w sumie nie powinienem tutaj markę wdawać, tylko do rock slime'ów, tak szczerze. Bo one dają mi dużo, dużo więcej.
Nie tak. No tak, to jest odkurzacz i on sobie zasysa. Zajebiste. Tych różowych mogę mieć, ale trzeba będzie ich wyjebać. Dobra, was wyjebiemy do rzeki. Zajebiście. Dobra. Ale moi kochani, póki co to zrobimy sobie malutką przerwę. Nie sprzedawaj kup honej slimów, tylko dawaj te kupy innym slimom. Mutacje. Dobra, będę to przekminiał. Póki co, moi kochani, my jeszcze to zrobimy na pewno save and quit, jeżeli chodzi o Slime Rancher. Jest to fajne, jest to ciekawe, ale zmienimy sobie grę. Teraz tak, najpewniej ja pójdę po prostu, zrobię teraz dłuższą przerwę taką sobie, a potem polecimy Darkest Dungeon, bo ja bym sobie coś ponagrywał po prostu i będę grał po prostu z waszymi radami tutaj na streamie na bieżąco. Więc godzina... 15 minut po północy Darkest Dungeon. Troszkę sobie zespoilujecie, kto będzie chciał zostać to oglądać, bo jesteśmy tam do przodu w porównaniu do tego, co jest na YouTubie. I będziemy sobie grać prawdopodobnie do 1:32 gdzieś. Jokeraśny, ok, będzie fany moment, to sobie na pewno obejrzymy. A póki co ja tutaj wrzucę jakąś playlistę sobie, bo mamy teraz pół godziny przerwy. Może być nawet cała tutaj playlista mojej płytki i słyszymy się za pół godzinki. Hej! Do miksa daj te bity, razem łaką przeprowadzimy je putne fatality. Dwa hity, trzy hity, kolejne combo. Pancze się sypią, robię kurwą mordor. Pozdro dla gości, co chociaż przysiądą. Na tekstem miszczają, jak i robię pogrom. Tu Raiden się nie umywa ze swoim gmocikiem. To będzie jak lewa dywa wykonana i perytem. Ty się teraz chowasz w tej dziurze, ty się nieraz robię na tubie, nie lubię gdy mówię. A ty nic nie kminisz, bo w sumie to przyprawię cię o syfilis. Bo mam dość debili, na chwili zakwilili jak Saakaszwili. Bo zbyt mili nie byli, sami zawinili, że wili nie zdobyli. Bo nie chcieli posłuchać, woleli po swojemu iść z kujem w uszach, bo podstawą jest dusza, tylko dzięki niej karawan się porusza. Kiedy wijam, no to wiesz, mogę ci tu zabić, składam origami z myśli, by pokazać, że tu znaczy coś. Jestem zlimowany, zdekonstruowany świat, wyekstraktowany, zreinkarnowany strach. W szale znów palę te hace i stale tu ganie tych chłopców, co prują się do mnie. Cały czas coś do mnie mają, a jedyne co do mnie mają. W szale przechylam znów na swoją stronę, te mida już nie chcę, nie sądzić, chcę odejść, a ten Prometeusz to już zgasił ogień, bo wiedział, co zacznie tu robić ten człowiek. Ha, tak gra to farsa. Ta gra jest marna, bo tu jest porażka. Ta inwigilacja, indoktrynacja, wersje to sarkaz. Kiedyś tu niosłem tę prawdę na bitach, zmieniła się forma i trochę się cykam. Cały czas pani, że mam już o mamy, od kiedy tu trapy wjechały. Być? Co? Tego żeście się nie spodziewali, skurwysyny? Czwarty rok siedzę i obserwuję, jak twórczość i kreatywność gniją, zabijane przez pogoń za zarobkiem i zyskiem. Tu ja jeden ewenement, wiesz, nie bekę cisnę stąd. Chuja wiecie, śmiecie, chcecie mieć mnie, złapcie kurwa to. Będę ciął mieczem częściej niż no skillem. Muszą ciąć zwrotki, choć zalotki nie używam, by podkręcić moc. Tak pięknie płonie noc, ja jeden zawsze tu robię stos. Płonie stos, płoną łaki haków, na was nie mam dość. Niewygodna prawda ją nadawał zawsze jeden gość. Niewygoda znana wam, zaplanowałem sobie to. Będę dołu w trąby, ile trzeba, by rozjebać mury. Będziesz widział mnie przed sobą, nie potrzeba pytać, który. Za pomocą rury, dziury w ciele robi ten ponury jeden koleś, który z natury bija fazury. Jadę bez cenzury, lecą kury na głowach kaptury. Nie odgadniesz, co chcę ci przekazać. To nie trój z bersak moich, leci z ust mych. Ej, nie wkładaj w usta, czego nie mówiłem, Sasha Grey. Ej, ten jeden człowiek zawsze będzie kurwa prawdę głosił. Że będą tu jacyś inni, to się nie zanosi. Mam dość tych gości, litości nie będę miał, gdy widzę, jak mózgi widowni mielą na miał. Nie jeden chciałby zmuchnąć Gimpera swymi fanami. Nie będę wiał, bo odpowiadam im argumentami. I choćby w dół ściągali łapkami, dawali splin. W ziemię ich wbiję mocniej niż wjechałem na ten beat. Tu ja jeden.
jeden ewenement, wiesz, nie bekę cisnę stąd. Chuja wiecie, śmiecie, chcecie mieć mnie, złapcie kurwa to. Będę ciął mieczem częściej niż no skille muszą ciąć. Zwrotki choć zalotki nie używam, by podkręcić moc. Tak pięknie płonie noc, choć zdobywamy Eden. Wkrótce pozostanie po nim tylko jebane wspomnienie. W lekkiej jesieni jasne anioły, spłonienie jeden. Złotawy kruchy miłby śmieć w panierce. Czesław Niemen, ta walka trwa, trawka im chyba mózgi pali. Katafalk czeka, tego się nie spodziewali. Kiedy ich fani zaślepiali ich, robiąc z nich gwiazdy, poczuli hajsy i jeden po drugim wszyscy zgaśli. Jestem jak Gastly, ja śmieję się z ich iluzji, bo nie wiedzą co jest po 7 latach tłustych. Tyle kapusty jest, że rozjebało im percepcję. Portfelik pusty, na port MMO przejdź. Niech hipokrytuj mi tu też tam.